Chcieliśmy serdecznie podziękować naszym partnerom, współorganizatorom: Architektura Murator, Broa.pl, Where Nowhere Galeria Sztuki w Brukseli, Kabinet Architektury w Ostrawie, Kurs Digital, Architektura i Biznes, Politechnika Śląska i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Dziękujemy Wam serdecznie, bo no mamy czasy, jakie mamy, i w takich momentach czujemy ogromną wdzięczność, że pomimo, że warunki są utrudnione, niekomfortowe, to można zdziałać coś fajnego. I bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj robić ten wykład online właśnie z Robertem Koniecznym. I też dziękujemy za akceptację zaproszenia. I też oczywiście trzeba przedstawić naszego prelegenta. Jeśli ktoś jeszcze nie zna pana Roberta, to Robert Konieczny to bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych światowych architektów. Jest absolwentem naszego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i w 1999 roku założył swoją pracownię, swoje biuro KWK Promes. Był 12-krotnie nominowany do nagrody imieniem Misa van der Rohe i jego projekty otrzymywały wiele, 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 wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, a na arenie międzynarodowej, to też jest ważna informacja, a sam znalazł się na liście 44 najlepszych młodych architektów świata wydawnictwa Scale. I w tym samym roku jeszcze magazyn Wallpaper zaliczył pracownię Roberta Koniecznego do 101 najbardziej ekscytujących biur architektonicznych na świecie. I Konieczny również został laureatem Europe 40 Under 40. Też ważna informacja o Arce Koniecznego, w której się wszyscy znajdujemy, z bezpiecznym dystansem oczywiście. Arka Koniecznego została najlepszym domem w ogólnoświatowym Wallpaper Design Awards. To myślimy, że wystarczająco informacji na początek. I teraz jeszcze Tomek, możesz nam powiedzieć, czy Facebook, YouTube działa? To ruszył chyba, bo właśnie czytam też komunikaty, Tak, ruszył. czy to na bieżąco. Super. Pytanie, Tomek, jak Facebook? Facebook chodzi? Jeszcze nie, ale za chwilę No to chyba powinien. ruszy, to spoko, to fajnie, że Facebook za chwilę będzie, także super, cieszę się. Dziękujemy Wam wszystkim za reakcję na Instagramie, bo dzięki Wam wiemy, że coś nie działa, coś działa, więc to też jest ważne. Więc super. Okej. Jeszcze chwilkę poczekamy i myślę, że możemy zaczynać potem. To słuchajcie, to chyba może zrobimy tak, że dzięki za ten fajny wstęp. Ja pomalutku będę startował może. Ja też jak gdyby zanim rozpocznę jakimś pokazem slajdów i opowieścią o projektach, też zrobię taki króciutki wstęp, o czym będzie ten dzisiejszy wykład. Przede wszystkim tak, to jest najważniejsze. Moi drodzy, ci, którzy nie jesteście architektami, nie uciekajcie w czasie tego wstępu, gdzie tych slajdów będzie mniej, a on będzie króciutki z tego wykładu. Ja po prostu muszę zajawić jakby to, o czym będę mówił, a za chwilkę jak gdyby już kolejne projekty wciągną was trochę wir wydarzeń architektonicznych, wcale nie nudnych, obiecuję. I powiem tak na początku. Każdy wykład ma jakiś taki główny temat, jakąś taką główną ideę, jak zresztą każdy projekt. I okazja tutaj się zdarzyła chyba fajna, bo kiedy Marta do mnie zadzwoniła z propozycją tego wykładu, czy rozmowy, o, to miała być rozmowa, to ja powiedziałem: słuchaj, a może zrobimy jednak wykład, bo mam strasznie dużo roboty. A jednocześnie pracujemy nad książką, naszą ogólnoświatową monografią, którą robimy z Filipem Joydidą. Tu jak gdyby ja sobie pozwolę dwa slajdy przełączyć dalej. Z tym panem, którego tu widzicie z prawej strony, to są zdjęcia z naszej wystawy w Berlinie, gdzie oprócz niego stoi jeszcze tutaj Iwan Blasi z Fundacji Mies van der Rohe i Marcin Szczelina, jak widzę z lewej. I Filip zaproponował nam zrobienie o naszym biurze światowej monografii. Filip jest bardzo znanym krytykiem i autorem książek architektonicznych. No i to było, nie muszę mówić, niesamowite wyróżnienie, tak? Niesamowite wyróżnienie, żeby do czegoś takiego w ogóle
podejść i za chwilę książka KWK Promes będzie, mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie będzie doprowadzone do końca w każdej księgarni architektonicznej na świecie. No i mówię, a Marcie, słuchaj, to może ja zrobię wykład jakby trochę o tej monografii, a przy okazji przygotuję się do tego, co robimy w tej książce. Tak? Przygotuję się do tego, czyli połączę tam, nazwijmy to, dwie pieczenie na jednym ogniu. No i tak też się stało, tak? Tak też się stało, widzimy się teraz. Oczywiście tej roboty było dużo, ja to tak finiszowałem praktycznie na styk. Zakończyłem przygotowania chyba na pół godzinki przed naszym wykładem, tu jeszcze była straszna burza. O jeszcze jednej rzeczy ważnej wam chciałem powiedzieć. Wrócę teraz kilka slajdów do tyłu. Nie wiem czemu one mi lecą nie w tym kierunku. Myszko odmówiła posłuszeństwa, ale trudno. Widać, że tu duże wyładowania były. Ten slajd pokazuje biuro, w którym jesteśmy. To jest nasze unikato. Niestety teraz wszyscy w tym czasie pracujemy zdalnie. Czas pandemii no jest trudnym czasem, ale trzeba jak gdyby zawsze zamienić w atut jakby takie sytuacje, w których żeśmy się znaleźli. No i wykorzystywać je na maksa, tak? Na pracę. Ja oczywiście bardzo tęsknię, żeby do tego unikato czym prędzej wrócić. I mam nadzieję, że to się szybko stanie. Oczywiście pewnie przez długi czas będziemy chodzić w maskach, do czego bardzo namawiam, bo wtedy to się nie roznosi jakoś to cholerstwo i tego pilnujmy. Ale wspomnę też jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie tutaj na tym zdjęciu widzicie, to się zdarzyło dokładnie we wrześniu zeszłego roku, bardzo niedawno. Zostałem przyjęty do Akademii Francuskiej jako zagraniczny członek, to bardzo duże wyróżnienie, bo to są naprawdę świetni architekci. I z Akademii, i w Akademii poproszono mnie oczywiście, żebym zrobił wykład na temat tego, co robi KWK Promes. Tylko że oni poprosili o pewne projekty. Poprosili o pewne projekty, chcieli, żebym je pokazał. No i okej, ja stwierdziłem, że jak najbardziej, słuchajcie, jakie to są projekty. I powiedzieli, że chcą te największe hity, tak? KWK Promes, czyli gdzieś tam Bezpieczny, Arkę, Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Przełomy. I powiem tak, przygotowując się do tego wykładu, zastanawiałem się, co pokazać. Czy pokazać same nowe rzeczy, oczywiście one będą, czy pokazać też troszkę tych starszych. No i z racji tego, że jakby nie było, robimy tę monografię, o której wam powiedziałem. Tutaj są takie zajawki tej książki, one są absolutnie na roboczo. Traktujcie to w taki sposób troszkę niezobowiązujący. To pomyślałem, okej. Niech jednak ten wykład będzie troszkę namiastką tej monografii, czyli tego, co żeśmy zrobili. Dlaczego? Pokazanie kilku starych rzeczy wśród dużej części nowych służy jednej sprawie, a mianowicie pokazuje, że te projekty mają swoją kontynuację, że jeżeli coś się zaczęło gdzieś tam na początku, to potem te kolejne rzeczy ewoluują. Dwa słowa o biurze. Jesteśmy konceptualistami, czyli taką pracownią, gdzie pomysł jest jakby najważniejszy. Ten pomysł jak gdyby ustawia cały projekt, jak gdyby z niego wszystko wynika. W pewnym sensie każdy projekt robimy od zera. Fajny sposób na projektowanie, dlatego że można dojść do jakichś nowych, fajnych, świeżych rzeczy, bo takie projektowanie pozwala oderwać się jakby takich własnych przyzwyczajeń formalnych. Ale z drugiej strony po wielu latach już projektowania zauważyliśmy, że są pewne projekty, mimo że formalnie różne, że zupełnie inaczej wyglądają, ma jakieś wspólne motywy, wspólne wątki. Czy na przykład właśnie jakieś wątki topograficzne, gdzie architektura zaczyna się rozlewać i tak zmywać z otoczeniem, nie wiadomo gdzie się kończy, gdzie się zaczyna, czy jakieś wątki mobilne, bardzo wiele naszych projektów się rusza, gdzieś się przesuwa, gdzieś się przemieszcza, to też dzisiaj będzie pokazane. Czy wątki niematerialne, czyli jakieś zjawiska dopełniają architekturę? Ja od takich projektów zacznę, pokażę takie dwa na wstępie, ale dzisiaj chcę się skupić wyjątkowo, bardzo mocno na takiej ścieżce, która jak się, tak to nazywamy, takimi ścieżkami projektowymi KWK Promes i to też będzie zajawione w tej książce. Chciałbym się skupić na ścieżkach właściwie pewnej transformacji kontekstu, który nas otacza i głębokiego sięgania w historię, czasami tak głębokiego, że znajdujemy rzeczy, których już nie ma, ale one były taką prawdą historyczną i z tego wynikają projekty. Moi drodzy, można sobie oglądać projekty na stronie internetowej, w katalogach, w albumach,
ale wykład dopiero pokazuje, z czego one wynikają i na czym ta cała zabawa tutaj jakby polega. I bardzo jak gdyby zapraszam teraz na to, co wam pokażę. Zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy od pierwszego projektu i cofnę się tutaj trochę w przeszłość, bo od niego chcę zacząć, a propos tego wątku historycznego, słuchajcie. Taki temat. W Weronie, lata temu, kiedy jeszcze biuro prowadziłem z moją byłą partnerką życiową, zawodową Marleną, przystąpiliśmy do konkursu na most w Weronie, gdzie wielka powódź kiedyś tam zalała miasto, ta rzeka została uregulowana i potem Włosi szukali pomysłu, jak tu teraz przywrócić życie nad brzegi tej Adygi. Słuchajcie, wtedy jeszcze nie było komputerów, ta grafika was szokuje, ale chcę co innego pokazać. Na tym zdjęciu, moi drodzy, widzicie jedną rzecz. Jak ta przestrzeń wyglądała kiedyś, jak ta rzeka się rozlewała w miasto, jak fajnie meandrowała, jak tu parkowały jakieś łodzie, na których się normalnie mieszkało, widzicie, że one są tak na stałe zacumowane. Piękna przestrzeń, to też jest nasza grafika konkursowa. I teraz szukaliśmy pomysłu, co zrobić, żeby to życie tu przywrócić. Oglądałem sondę kiedyś z panami Kurkiem Kamińskim, już świętej pamięci, i nagle, to był rok 95, Eureka, mówili o wirtualnych okularach, coś, co dzisiaj jest standardem, a wtedy to była dla mnie zupełna nowość. Przenosimy się w zupełnie inny świat, tak, kiedy zakładamy te okulary. I stąd się pojawił pomysł. Pomyśleliśmy, a co by było, gdyby właśnie te okulary stały się głównym motywem projektu. Ale zanim dojdę do okularów, popatrzcie na cały kontekst urbanistyczny. To jest nasz projekt. Całe to założenie jak gdyby nawiązuje do tego, co tam było. Ta rzeka kiedyś tu wpływała, tu są zagłębienia w przestrzeni, tu kiedyś parkowały te łodzie, tu jest uzupełniona tkanka miejska, która się kiedyś znajdowała. Czyli jakby ta ścieżka takiego kontekstu historycznego jak gdyby tu zakiełkowała po raz pierwszy. Na tym wielkim szklanym placu to nie jest tylko most, tu sobie przechodzą ludzie, ale ja zrobię taki zoom jakby na tą przestrzeń. Też to jest totalne, nietypowe, wirtualne muzeum, dlatego że niektórzy z nich zakładają wirtualne okulary i popatrzcie na tą grafę, jeszcze taką trochę śmieszną. Ci ludzie opuszczają jakby ramy tych realnych zdjęć, bo to są widoki jakby tej przestrzeni architektonicznej zaprojektowanej i wchodzą jakby w to stare zdjęcie, dostają się jakby w ten wirtualny świat i porównują to miejsce, które gdzieś tam kiedyś jakoś wyglądało i jak wygląda teraz. Dostaliśmy, moi drodzy, nagrodę za ten projekt i polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych, właściwie do Nowego Jorku z Marleną, żeby robić kolejny konkurs na fantastyczne miejsce, na byłą bazę wojskową na wyspie Gubernatora pomiędzy Manhattanem i Brooklynem. Tak to wyglądało. To już jest zdjęcie, kiedy wieże World Trade Center nie istnieją, ale my, jak widzicie, zaczynaliśmy troszkę wcześniej. No i co? Amerykanie szukali jakiegoś pomysłu na to miejsce, no bo zimna wojna się skończyła, tutaj stacja nowojorska, co z tym miejscem zrobić? I popatrzcie, ta część, tutaj kursor jakby pokazuje, to jest stara, prawdziwa wyspa, a ta na pierwszym planie jest usypana z budowy metra pomiędzy Manhattanem i Brooklynem. Amerykanie mają fioła na punkcie zabytków, oni ich mają strasznie mało i ta wyspa w pewnym sensie jest totalnie pod ochroną, to jest bardzo ważna informacja. No ale szukamy pomysłu, co zrobić? No towar na sprzedaż. Tak? Pojawił się nagle taki pomysł, no jak każdy towar jest oznaczony barkodem, w którym jest zapisana historia towaru i producenta w pewnym sensie, no to my takim barkodem oznaczyliśmy tą wyspę. No i zapisaliśmy w pewnym sensie tak ideowo historię tej wyspy. No ale jak to odczytać? Tak? No co z takim barkodem można zrobić? No taka uwaga, no przy kasie pani tam przykłada ten pistolet z takim światełkiem laserowym i odczytuje ten barkod. No ale cholera, no i co dalej? I nagle taka myśl, jejku, a propos światła, gdyby skorzystać z tego, co robi Jean-Michel Jarre na swoich koncertach, szybko przecinające się wiązki laserowe powodują powstawanie takich przestrzennych obrazów, które no, pokazują jak gdyby w trójwymiarze coś, tak? Tylko do tego jest potrzebna mgła, żeby był jakiś ekran. Słuchajcie, tak się układa cały projekt, popatrzcie. Na tej wyspie robimy las słupów, tylko że to są ruchome zwierciadełka, nie latarnie. Na środku ustawiamy taką latarnię, która emituje wiązki laserowe, troszkę tak nawiązuje do takiej, powiedzmy, latarni morskiej. Całą tą przestrzeń, co ciekawe, pokrywamy sztuczną mgłą, czyli popatrzcie, jak to wygląda z Manhattanu czy z Brooklynu, zupełnie taki tajemniczy ląd.
I kiedy wpływacie do środka, dostajecie się do takiego wirtualnego muzeum. Widzicie tutaj budowę Statuły Wolności. Patrzcie, jaka skala jak gdyby. I ważna rzecz. Robiąc te latarnie, nie naruszyliśmy w ogóle, nie naruszyliśmy tej zabudowy, jak gdyby. To jest tak jak latarnia uliczna, bo cała infrastruktura wylądowała pod ziemią. Dostaliśmy kolejną nagrodę za ten projekt. No ale cóż, dopiero kiedy zdarzył się ten wielki, straszny zamach terrorystyczny i wieże World Trade Center przestały istnieć, my zrozumieliśmy, jak ten projekt był fajny i ważny i że te wieże w postaci takich świetlistych duchów mogły tam istnieć cały czas, być cały czas pokazywane. To były lata, to był rok 96, słuchajcie. Kilka lat później oglądamy taki projekt, zresztą amerykańskich również architektów z Nowego Jorku, Didersko Fido, robią instalację Blur. No, bardzo żałowaliśmy, że oni to zrobili, a my to nasze rozwiązanie schowaliśmy do szuflady, ale co zrobić, moi drodzy? Idziemy dalej. Te dwa projekty to są takie projekty, że ten kontekst historyczny jest ważny, ale to jest też ta niematerialność, która dopełnia architekturę. Te rzeczy, które jakby powodują, że ona jest kompletna. Nie udało się ich zrealizować, no i doszliśmy, to muszę pokazać. Muszę pokazać ten projekt, wielu z Was go zna, ale pokażę go w taki sposób, żeby wytłumaczyć, że on jest jakby początkiem wielu kolejnych projektów. Dom atrialny, słuchajcie. Ustawił nasze biuro, dostaliśmy za niego nagrodę za najlepszy dom świata w 2006 roku. No i to po prostu naprawdę spowodowało, że zaczęło się dziać dobrze. Wtedy jeszcze byliśmy tak naprawdę bardzo bidni, ciężko się w tym biurze wiodło. Przyjechali inwestorzy i mieli taki problem, taką działkę z dojazdem od południowego zachodu, czyli z dojazdem, gdzie powinien być ogród, gdzie jest taki naturalny konflikt pomiędzy wjazdem a ogrodem. No tam chcę mieć strefę intymną. Jak zobaczyli nasze biuro, to się trochę podłamali, bo ono wyglądało dosyć strasznie, gdzieś tam siedzieliśmy w piwnicy domu. Nie chcieli z nami podpisać umowy, dopiero powiedzieli, że damy jakiś fajny pomysł, a ta umowa będzie podpisana. No okej, dzisiaj się już na to nie zgadzamy, tak wtedy było. Ten szkic, moi drodzy, powstał 2 tygodnie później, na 2 godziny przed ich przyjazdem w przepływie totalnej paniki, no ale takie życie. W każdym bądź razie popatrzcie, co się stało. Popatrzcie na kursor. Droga dojazdowa zostaje obniżona, a tu jest jakby ten ogród, czyli zjeżdżamy niżej, żeby nie widzieć ogrodu. Intymność nie jest naruszona. Pomysł mi się spodobał. No i kolejny szkic już po podpisaniu umowy. Ta droga została podprowadzona pod budynek, czyli zrozumiałem, że jest strefa dostępna, tu może wjechać każdy na tą drogę, a tu już jak wejdzie do domu i wejdzie w ogród, to już jest strefa tylko dla domowników. Ciekawe, ale pojawił się taki problem, mianowicie dojazd zagłębiony poniżej poziomu ogrodu, to jest ta perspektywa, powoduje, że jest niefunkcjonalnie, że trzeba tu jakimiś schodami do góry wchodzić, zakupami, samochód co niżej, windę, nie wiadomo co. I nagle prosta myśl, a co by było, słuchajcie, gdyby ta droga wznosiła się wyżej, bezpośrednio na poziom parteru, żeby nie trzeba było ze schodów korzystać. I popatrzcie, zapis idei. Optymalna lokalizacja, jeżeli chodzi o stronę świata, wschód, południe, zachód. Do tego mamy tą drogę, o której powiedziałem i atrium. Żeby ta droga mogła się wznieść, trzeba było po prostu wykroić dziurę w budynku, żeby się nie puknąć w głowę. Wszystko. I pierwsze, w ogóle zrozumieliśmy, że po jakimś czasie, że zaprojektowaliśmy nową odmianę domu, że starożytny dom, znaczy znany od czasów starożytny dom atrialny, gdzie się wchodzi z zewnątrz, a ogródek jest w środku, to jest odwrotnie. My tu wchodzimy do środka, a ogród jest na zewnątrz. Tak? Słuchajcie, pierwsza przymiarka, no pomysł jest, ale trzeba teraz jakąś formę temu budynkowi nadać. Tu raczej są domy tradycyjne, ale tam w okolicy przeważały domy kostki, dlatego postanowiliśmy zmodyfikować kostkę. I pierwszą przymiarką była modyfikacja kostki. Ja to zawsze mówię o tym, modyfikacja czy transformacja kostki polskiej, żeby nawiązać się do kontekstu. Takie wysunięcie spowodowało ciekawą rzecz. Popatrzcie, z jednej strony powstaje to atrium, o którym mówię, ale z drugiej strony to jest rzut, tu jest to atrium, tu są właśnie ukryte sypialnie. I popatrzcie, w wyniku różnicy terenu te sypialnie zaczynają lewitować jakby nad gruntem. Śpimy bezpiecznie. Ważne, bo za chwilę jak pokażę arkę, zrozumiecie skąd ona się wzięła w pewnym momencie. Robimy taką pierwszą jakby taką wstępną wizkę, pokazujemy inwestorom, oni są zadowoleni. I tutaj słuchajcie, kiedy już wracamy do domu,
dostajemy telefon, że jednak tego nie chcą i mamy zrobić dom piętrowy, tak jak pierwotnie chcieli. Po długiej, dramatycznej rozmowie dowiadujemy się, ja już to wyciągam przez telefon, że ich teściowa, czy tam czyjaś teściowa właśnie, któregoś członków z rodziny powiedziała, że to się niestety urwie. Słuchajcie, koniec meczu, musieliśmy jakby podejść do tego od nowa i powstaje, uwaga, wersja piętrowa. I tu zwróćcie uwagę jakby na ten schemat, bo ten schemat jest też bardzo ważny dla ludzi, którzy projektują wnętrza. Popatrzcie, znowu sięgamy do pudełka, które w wyniku ponacinania, pozaginania powoduje, że powstaje jakby cała forma, struktura tego budynku. I powiedzmy, że przyporządkowujemy jeden materiał, beton, ale do tego były jeszcze potrzebne meble. No to prosty pomysł, no jak meble to drewniane, wzięliśmy takie kubiki, powkładaliśmy je do środka, ażeby stworzyć jakby całą strukturę tego budynku, tak? Żeby stworzyć całą tego, strukturę tego budynku. I w tym momencie projekt wnętrz już był skończony. Projekt wnętrz praktycznie był gotowy. Oczywiście inwestorzy w to nie uwierzyli, a tak też się stało. Popatrzcie, to się tak zamieniło na makietę, a tak to się zamieniło już na rzeczywistość. Mamy tę strefę podjazdu, o której mówiłem. Droga wznosi się wyżej. Przejeżdżamy jakby pod takim mostem. Dostajemy się do tego atrium, gdzie każdy może wjechać. Tak ono wygląda, kiedy się patrzy w drugą stronę. I dopiero przechodząc przez dom, to zdjęcie pokazuje, że tu jest ta strefa wejściowa dla każdego, a tu już jest ogród. Dopiero przechodząc przez dom możemy znaleźć się w tej strefie zupełnie intymnej, tylko dla domowników. Czyli jakby ten dom jest pewnego rodzaju taką barierą. Ja każdemu zawsze powtarzam, że jak popatrzycie teraz na to zdjęcie, że ta struktura, o której mówiłem, popatrzcie, ona tu jest w tym domu odwzorowana. To są te meble, one od środka i z zewnątrz są identyczne, a to jest ten beton. Wtedy dopiero inwestorzy zrozumieli, że naprawdę ten pierwszy szkic, ta architektura zrobiła cały projekt wnętrz, bez żadnego osmaczenia. Wychodzimy na zewnątrz, widzimy całość. Ja strasznie uczulam jak gdyby i podkreślam jakby, ażeby myśleć o projekcie całościowo, strukturalnie, żeby w pewnym sensie projektując wnętrza wychodzić na zewnątrz. Ten dom materialny pokazuje to znakomicie, który, no, tak jak powiedziałem, odmienił nasz los. I dochodzimy do takiego projektu, gdzie jest właśnie taka Akademia Architektury też sobie zażyczyła, żebym to pokazał, ale ja chcę ten projekt odczarować, moi drodzy. Dom bezpieczny. Często na portalach już takich mniej poważnych pojawiają się jakieś tam hasła, że jakieś zombie proof house i to podobne pierdoły. To są absolutne bzdury. Ja wam pokażę, na czym naprawdę polega ten dom bezpieczny, o co w nim chodzi. Ale od początku, popatrzcie, tak wygląda od dojazdu. I kiedy do tego domu się, kiedy bramy ogrodzeniowe się otwierają, to widzimy albo taką strefę przed budynkiem, albo już fragmenty ogrodu, tak? O co chodzi, za chwilkę wytłumaczę, ale cofnijmy się trochę wstecz. Bo tak wyglądała pierwsza wersja tego budynku, którą klient odrzucił. To była pierwsza koncepcja, bo okazało się, że ja nie zrozumiałem jak gdyby tych jego specyficznych jakby potrzeb, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. On kiedyś przeżył włamanie do własnego budynku, to się odcisnęło jakimś takim trwałym piętem na nim, na jego psychice. No i trzeba było podejść jeszcze raz. I wtedy, kiedy żeśmy ten dom projektowali, to budował się, popatrzcie na tą perspektywę, budował się dom atrialny. Pamiętacie tą perspektywę, którą przed chwilą wam pokazałem, nie? Tu jest ta strefa dojazdowa, gdzie każdy może się pojawić, a tam wyżej jest ten ogród. Czyli atrialny dojazd, poziom niżej, ogród, poziom wyżej. Mamy te dwie strefy. To mi się jakoś kojarzyło z tym bezpieczeństwem, takim przestrzennym. Tylko, że w domu bezpiecznym działo się to na jednym poziomie. To jest ta sama perspektywa. Tu jest ten zbieg, a tu jest ten dom. I nagle pomyślałem, hello, a gdyby te ściany się ruszały, to co tu widzicie teraz? Te ściany się pojawiają, znikają i to był początek pomysłu. Tak powstał dom bezpieczny. Gdyby nie atrialne, bezpiecznego by nie było. Popatrzcie z góry i to jest najważniejsze teraz. I teraz wam wytłumaczę, o co chodzi w tym domu bezpiecznym. Każdego dnia, kiedy on w naturalny sposób otwiera się na światło, bo to są nietypowe okiennice, ale jednak okiennice, one dojeżdżają do ogrodzenia, powodując, że ogród staje się tą strefą intymną, że tu nikt nie może dotrzeć, ale dom jednocześnie od razu się łączy ze strefą ulicy. I to pokazuje ten schemat. Popatrzcie, ogrodzenie i dom, ulica. I teraz każdego dnia, kiedy dom się otwiera, jak gdyby on staje się fragmentem tego ogrodu, a ta strefa intymna tutaj w ogrodzie, znaczy dalej zostaje zachowana. I o to chodzi w domu bezpiecznym. Wszyscy jakby znacie taki dom bezpieczny, bo on tak teraz wygląda, ale mógłby wyglądać również tak.
Czyli mógł mieć czerwony daszek, białe ściany, obojętnie jakie ogrodzenie. I jeżeli chodzi o to działanie jego, w tym drugim słowa tego znaczeniu, bezpieczny, właśnie też byłby takim domem. Ale mamy coś takiego. Dlaczego? Nasz klient, jego żona, to są wyjątkowi esteci i czują estetykę naprawdę takim na najwyższym poziomie. Zależało im, żeby ten dom był czysty. I stąd jak gdyby te okiennice, które tutaj widzicie, te ściany, zachowują grubość muru, dlatego żeby on po zamknięciu, po otwarciu po prostu, czy po zamknięciu, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, był jedną idealną ścianą, strukturą, tak? Tak to wygląda z drugiej strony. Tutaj widzicie tę bramę, która się troszeczkę różni, ja za chwilę wytłumaczę dlaczego, od tych wszystkich pozostałych elementów. Oczywiście grubość tych ścian, bo ten dom jest drewno, on nie jest jakimś domem, nie wiadomo jak kuloodpornym, to nie o to chodziło, ale wykorzystaliśmy grubość tych ścian po to, ażeby ten dom idealnie zaizolować. On jest praktycznie, jeżeli chodzi o energetyczność, no kapitalnym domem, bo kapitalnie tę energię magazynuje. Popatrzcie, tutaj mamy most zwodzony, który wprowadza nas na dach basenu, gdzie jest taras z kapitalnym widokiem. Ale sam dom tak naprawdę po otwarciu jest fajną, ciepłą, przyjazną willą, która otwiera się na piękną przestrzeń, na piękny ogród. I w tym miejscu, jak spojrzycie, są takie miejsca do siedzenia, gdzie z drugiej strony, właśnie zdjęcie jakby od drugiej strony pokazuje, po co była ta brama. Mianowicie można tutaj wyświetlać filmy, można oglądać mecze, właściciele z miłośnikiem futbolu zresztą i kina. Także daliśmy mu taką możliwość, może z niej korzystać. To tyle, moi drodzy, na temat domu bezpiecznego. I teraz ostatni, no dziwne by było, gdybym o tym nie opowiedział, ale powiem krótko, już opowiem trochę tak, jak opowiadamy w książce. Gdybym nie powiedział o Arce, będąc w tym domu i historia tego domu, moja żona zresztą tam z dziećmi siedzi dalej, nie chciały się tu pojawić publicznie, ale ona jest jakby bardzo mocno związana z tą historią, bo to ona namówiła mnie na to, żeby kupić działkę w górach i zbudować dom. I kiedy żeśmy przyjechali dokładnie w to miejsce, zakochaliśmy się w nim. No i zacząłem projektować. I, moi drodzy, zacząłem projektować. Uciekł mi tutaj jeden slajd, ale muszę powiedzieć, że zaprojektowałem dom, który miał dwuspadowy dach z dużymi okapami, przeszklony parter i taką mocną podmurówkę, takie nawiązujące do tradycji domu polskiego. I okej, to wszystko już zostało uzgodnione, pozwolenie na budowę, budowa się miała zacząć. Jak na złość, w tym wszystkim w Polsce zaczęły się osuwiska. W tym samym czasie praktycznie. Domy się łamały, niszczyły, ja nie wiedziałem, kurczę, przerażony, co z tym zrobić. Konstruktor powiedział, że tak naprawdę nie zrobię nic. Jedyne co, to mogę za bardzo nie naruszać gruntu. Mówię, kurczę, ale jak tego nie naruszać, jak mam taki dom, który tą podmurową na 20 metrów wchodzi w ten grunt, a to jest przyczyna osuwisk. No ale wiecie, jak to jest. Dużo roboty w biurze, presja, rodziny, firm, które miały zacząć robić. Zaczyna się budowa. Ja tak sobie myślę, jakoś to będzie, no niby to osuwiska nie do końca tutaj stwierdzone. Ale tak siedzę, patrzę na tą budowę, to jest drugi dzień i w pewnym momencie myślę, ja. Koperkowy wychodzi i mówi, że on tej dziury nie wykopie za miesiąc. Ja mówię, wie pan co, to fantastycznie, niech pan chwilę zaczeka, ja pogadam z żoną. I ku jej przerażeniu mówię, słuchaj, co by było, gdybyśmy ten projekt trochę zmienili? Ona się pyta, jak? Ja mówię, całkowicie, wczuj się w ten klimat. Szok. I ze strachu chyba przed nią mówię, że jak długo to będziesz robił? 3 dni, żeby nam ekipy nie uciekły. Oczywiście nie rozmawialiśmy z sobą, kiedy wracaliśmy do domu, ale ja już wtedy zacząłem myśleć. I teraz słuchajcie, błyskawiczna historia Arki. Reset. Po co myśmy kupili tę działkę? No dla tego pięknego widoku. No okej, okay. No to pierwsza myśl. No to zróbmy dom parterowy, rama dla widoku. Oczywiście taniej, bo już nie ma tej podmurówy, nie ma tego piętra, ale żona nie chciała tego parteru, no bo tu jest jakby nie było dosyć dużo ludzi. Pomysł, odkręcam ten parter od stoku w taki sposób, że on się styka jednym narożnikiem, tylko z gruntem, a tu w tej części sypialnie wiszą nad zboczem, czyli już śpi się jakby bezpiecznie, tak? Fajnie. Najważniejsza rzecz w tym projekcie, ażeby nie trzymać tej wody opadowej, dom staje się mostem. Jest podparty na trzech takich trójkątnych ścianach,
żeby ten styk z gruntem był minimalny i żeby podpora była maksymalna, tak? Żeby woda podowa jakby mogła pod tym domem przepływać, dom staje się mostem. No dach dwuspadowy, słuchajcie, to już jest oczywistość, tylko ten dach tutaj nie ma okapów, bo woda ze śniegiem spadają na dół i przepływają pod tym budynkiem, nie ma problemu, nie zasypują okien ani drzwi. I ostatnia rzecz, potrzebowałem jeszcze pod spodem jakichś pomieszczeń technicznych, no i trzeba było ograniczyć się przestrzeń. I została ograniczona płaszczyznami ścian, jak gdyby, które odpowiadają kształtowi tych podpór. Dlatego zrobiło się coś takiego, że ten dom ma takie trochę dwa dachy. Podcięcie ich w tym miejscu spowodowało, bo to wszystko, jak widzicie, wisi tu na końcu, że mniej jak gdyby waży, optymalizacja konstrukcji. No i kurczę, powstaje coś takiego, co zaczęło przypominać jakąś taką arkę, barkę, stąd ta nazwa Arka Koniecznego. No i mamy coś takiego, co tutaj widzicie, co stoi na tym stoku. I ciekawostka, popatrzcie. Jak się patrzy z daleka na ten dom, jest takie wrażenie, że jestem właścicielem całej tej góry, że to wszystko jest jakby tutaj moje dookoła. A tak naprawdę, moi drodzy, że ta arka jest właścicielem albo ten krajobraz tu się przelewa i w ogóle nie ma żadnych granic, tak naprawdę ta działeczka jest bardzo mała. Ona jest malutka. Dlaczego tak to wygląda? Bo zdecydowałem się, ażeby nie robić ogrodzenia w obrysie tej działki, tylko żeby to ogrodzenie przełożyć w pewnym sensie w obrys domu, a żeby wszystkich jakby dopuścić naturę, ale zwierzęta, ludzi jakby pod ten dom i tyle, otworzyłem się w pewnym sensie, zlikwidowałem ogrodzenie. Po prostu ta natura podchodzi pod ścianę tutaj tego budynku i w pewnym sensie rozwiązało to też problem wejścia, bo jak widzicie, mimo że dom zetknięty tylko jednym narożnikiem z terenem, no to jednak ta różnica tam ponad metra wysokości trzeba być nie lada sprawnym. I popatrzcie, most zwodzony jednocześnie jest wejściem, a jednocześnie jest okienicą, która odsłania nas jak gdyby i od ostrego słońca, bo to jest południe i możemy ten dom, jak gdyby to jest ta linia ogrodzenia tutaj zamknąć. Co też dało jak gdyby takie zagranie? Popatrzcie, zwierzęta, ta naturalna sympioza pomiędzy tą naturą i domem, domownikami, te zwierzęta, które tu się pasą dookoła, wlazły na tą działkę i koszą nam tą działkę. To jest fantastyczne, bo ja mam więcej czasu dla siebie. A przy okazji ta arka służy mi jako schronienie, jakby pod tym kadłubem czy tym podniebieniem tu się zmieniają tylko ekipy, raz konie, raz owce, wszystkie sobie tutaj żyją, fajnie to wygląda. Ja pomyślałem sobie tak, że no trzeba też zrobić jakieś światło na tej działce, żeby było jasno, ale żeby nie niszczyć jakby tego pejzażu, no to pomyślałem, że niech ta arka, moi drodzy, będzie lampą, żeby tu jakiś lamp nie stawiać i jej po prostu jej podniebienie świeciło. No świeciło do czasu, dopóki konie tego nie rozwaliły, także już teraz nie świeci, no ale przez chwilę dawało radę. Popatrzcie, strona wejścia od południa. Ten dom jest tylko otwarty jakby częściowo, jakby od tego południa, a tutaj jest zamknięty. To jest właśnie ta strefa sypialni, jak spojrzycie na rzut, to tu jakby są te strefy techniczne, żeby sypialnie nie kontaktowały się za bardzo z gruntem. Kiedy wchodzimy do środka, no to widzicie, że ten dom, tak jak powiedziałem, to jest tylko rama dla tego pięknego widoku, który tu jest. Widzicie, jak teraz się te góry zmieniają, jak tutaj chmury gdzieś tam pracują. Coś pięknego, tak? Można tu godzinami się patrzeć w to wszystko. Tu to przeszklenie od południa jest wycofane, żeby wnętrze się nie nagrzewało i zadaszenie powoduje, że światło się zatrzymuje na ramie. Takie małe rzeczy, ale one dają funkcjonalność budynku. Tarasy są zamykane przesuwnym szkłem, dlatego że tu czasami wieje, jest zimno i one stają się potem właśnie takimi pokojami. W tej chwili Marta i Tomek sobie na tym tarasie siedzą bezpiecznie i słuchają tego, co mówię. Sypialnie malutkie, jak gdyby są powiększone stalą nierdzewną. Tu też widzicie to szkło podwójne, które zamyka tarasy. Stal nierdzewna daje większy widok i powiększa optycznie te sypialnie, które naprawdę nie są duże. I jak spojrzycie, jak wyjdziemy z domu na zewnątrz, to tu jest takie światełko, o tym światełku za chwilę, ale muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Dom jest bardzo innowacyjny technologicznie, a mianowicie, żeby go potanić i uprościć, konstrukcja jest od razu elewacją, a ocieplenie złożone do środka. Ale uwaga jak, ta ściana jest wentylowana. To możecie sobie wyszukać w jakichś publikacjach, magazynach, ale muszę o tym wspomnieć. Ale jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, o tej szczelinie powiedziałem. To światło wydobywa się jakby tutaj spod budynku, bo to właśnie to światło wieczorem zdradza, że ten dom jest mostem i właśnie tędy przepływa woda przez te pomieszczenia techniczne,
przy okazji te szczeliny kapitalnie wentylują spód arki. Tu jest bardzo sucho i przewiewnie, tu w ogóle nie ma żadnej wilgoci. I kiedy zapada zmierzch, widzicie, że przez to światło, które się gdzieś tutaj wydobywa, ten dom jakby odrywa się od stoku i pokazuje jakby, czym jest naprawdę. Miejscem teraz naszym do życia i też miejscem takim, to arka, ta arka nabrała też tego drugiego znaczenia, gdzie no w tych czasach jakby trochę się izolujemy, tak? I chronimy od tego, jakby nie było, niebezpiecznego świata. Moi drodzy, dużo nagród dostaliśmy za ten dom i to bardzo cieszy. Wallpaper Design Award, super, fantastycznie. Był na okładkach chociażby książki o domach architektów i to też cieszy, ale to mnie wprawiło w totalny szok. Kiedyś w górach byłem gdzieś tam na rowerze, patrzę nagle na mapę turystyczną Brennej, a tutaj hello, Arka Koniecznego, obserwatorium nietoperzy. Okazało się, że Brenna wrzuciła Arkę jako atrakcję turystyczną na tę mapę i od tego czasu przychodzi tu wielu ludzi, wielu po prostu robi sobie selfie przed domem, czego się nie robi dla architektury, żeby ludzie zaczęli ją rozumieć, gozdę się na to. Moi drodzy, tak wygląda życie w Arce wśród natury, bardzo fajnie, ale wchodzimy teraz jakby w projekty publiczne. Projekty publiczne, bo o nich chcę też trochę powiedzieć. I ten projekt rozpoczyna bardzo ciekawą historię kolejnych projektów, które się teraz dzieją również w Ostrawie, o tym za chwilę. Centrum Jelego Przełomy. Najlepszy budynek świata, słuchajcie, 2016 na festiwalu w Berlinie. Wielki sukces. Obok stoi Filharmonia, najlepszy budynek w Europie. Rok wcześniej nagroda Fundacji Mies van Dore. Nie ma takiego drugiego miejsca w Europie. Ale poznajcie historię tego projektu, jak to się stało, że te budynki, czy właściwie ten nasz budynek dostał takie nagrody. Historia jest ciekawa, dlatego że Szczecin był niemieckim miastem i z dnia na dzień, w pewnym sensie ten kwartał kamienic, który tutaj stoi na tym miejscu, gdzie jest nasze muzeum, przestał istnieć. Bombardowania spowodowały, że to stało się rumowiskiem. W tym miejscu powstał pusty, przypadkowy plac. Szczecin z dnia na dzień stał się polskim miastem i na domiar złego w roku 70 w grudniu w wyniku zamieszek z milicją giną tutaj ludzie. I od tego czasu staje się to miejscem pamięci i tu już kiełkuje pomysł, żeby to muzeum gdzieś tam kiedyś zrobić. Tak. Startuje konkurs, przyjeżdżamy na miejsce i co widzimy? Tak to wyglądało. Budynek już teraz komendy policji, Anioł Wolności, pomnik, który upamiętniał te wydarzenia, a w tym miejscu miała powstać Filharmonia autorstwa Barozzi Weiga i myśmy wiedzieli, że to będzie ikona Szczecina na pewno, pewnie ikona Polski. Okazało się to ikona Europy i stwierdziliśmy jedną rzecz. Nie możemy z tym obiektem rywalizować. Jeżeli zrobimy coś mocnego przestrzennie, to już będzie krzyk w przestrzeni, jak to mówi Piotr Starzyński. Warto zejść i musimy zejść na drugi plan, żeby trochę zrobić takie przedpole przed tym budynkiem. Trudno. Trudna decyzja dla każdego architekta, bo w jakiś sposób chce się pokazać, ale to jest jedyna logiczna droga, nam się wydawało. Popatrzcie, w projekcie postanowiliśmy połączyć zupełnie dwie sprzeczne tradycje tego miejsca, mianowicie to, co tu widzicie, ten przedwojenny kwartał, tu teraz jest Filharmonia i ten powojenny plac, jeszcze trochę zniekształcony trasą zamkową, o dosyć dużym ruchu ulicznym. Popatrzcie, zapis idei. Bardzo prosty. Przedwojenny kwartał, powojenny plac, a to jest nasz projekt. Hybryda urbanistyczna, która jednocześnie jest placem, jednocześnie kwartałem. Jak to działa? Popatrzcie. Placem jest tam, gdzie tego potrzebujemy, czyli przed Filharmonią i przed kościołem. Pozostajemy na poziomie chodnika, ale tam, gdzie ten kwartał możemy zaznaczyć, budynek się łagodnie wypiętrza. I tutaj z prawej strony jest narożnik z ukrytym wejściem do muzeum, a tu z lewej powstaje taka górka, która oddziela nas jakby od tego gęstego ruchu ulicznego. Całości żeśmy postanowili, moi drodzy, nadać taki monumentalny charakter z racji rangi miejsca, czyli całości przyporządkowaliśmy jeden materiał, beton. Jak spojrzycie jeszcze na te obrazki konkursowe, to widzicie, że podziały na placu zgadzają się z podziałami na elewacji, i całość sprawia wrażenie, jak była zrobiona z takich wielkich, monolitycznych bloków. I co ciekawe, jak spojrzycie teraz dokładnie na sytuację z lotu ptaka,
to nikt nie wie, gdzie ten budynek się kończy, gdzie się zaczyna. Czyli architektura topograficzna, ale też chcę powiedzieć, architektura, która głęboko sięga w kontekst historyczny. O tym zapomniałem powiedzieć, ale to podkreślam. Czyli mamy coś takiego, że powstała idea, zaczerpnęliśmy z czegoś, z czego już nie ma, tak? Sięgnęliśmy głęboko w historię. Ale wracając jakby do tego, popatrzcie. Popatrzymy sobie z góry na ten plac, gdzie ten budynek się kończy, gdzie on się zaczyna. Dopiero ten przekrój przez poziom parteru pokazuje, że on zajmuje tylko niewielki fragment tego placu, bo taki był zakres konkursowy. My stwierdziliśmy, że mamy tak mocny pomysł, że postanowiliśmy to złamać, te założenia konkursowe. Żeby się jakby przychyliło jakby do tej naszej opinii, ale uwaga, nie dało nam więcej kasy jakby na to. Musieliśmy w tych pieniądzach zrobić jakby całość, mimo że te pieniądze nie wystarczały, czy nawet na to, co tutaj było do zrobienia. Tak? No ale to o tym opowiem za chwilę. Pod ziemią znajduje się za to cała ekspozycja. To wszystko ukryliśmy pod ziemię i to najlepiej pokazuje przekrój, że widzicie, że na tym poziomie to jest przedłużenie ulicy, placu, a tutaj jak gdyby jest ta ekspozycja, o której mówię. Moi drodzy, to już jest zdjęcie z realizacji. Czyli widzicie jak gdyby tu z prawej strony filharmonię, tu jest ten nasz budynek i przenieśmy się na plac. Kiedy stoimy na nim, widzimy, że to jest to wypłaszczenie, o którym wam powiedziałem przed filharmonią i to samo wypłaszczenie od strony kościoła. Tu jesteśmy na poziomie chodnika, a kiedy spojrzymy od strony filharmonii, widzicie, że tu ten narożnik właśnie ukrywa dwa wejścia do muzeum, a tu jest ta górka, która odgranicza nas od ruchu ulicznego. No to wejdźmy do muzeum, podejdźmy do podwejście. Jesteśmy jakby przy tym narożniku, który, popatrzcie jak jest skonstruowany, a propos mobilności, ten projekt też się znajduje na tej ścieżce mobilnej. Widzicie, że te elementy, które są ruchome, zainspirowały jakąś nową szkolną wycieczkę, żeby tam się trochę powygłupiać, pobawić, ale kiedy budynek się zamyka, jest absolutnie czysty. Są tylko kamery, nic więcej. On jest formalnie czysty, ale nie chodziło tylko jakby o tą formalną czystość, ale o to, żeby ten budynek był funkcjonalny. Popatrzcie na plac. Budynek jest naszpikowany technologią, a ten plac jest absolutnie czysty. Tu nie ma żadnych kominów, wywiewek, tu można jeździć, chodzić. Inaczej musieliśmy się naprawdę natrudzić, żeby to zrobić, a jeszcze bardziej, żeby przekonać naszych branżystów, żeby się zareklamowali taką reklamą jakby instalacji, których nie widać, no ale na szczęście właściciel jakby tej firmy czuje bluesa. Moi drodzy, przenieśmy się niżej do przestrzeni wejścia. Jak patrzycie prostopadle, tam już widać szyby, tak? Tam się już coś dzieje. Podchodzimy bliżej i widzicie, że te podziały wchodzą jakby do środka. To jest tylko beton, jak gdyby. Jest jedna zasada tworzenia tego budynku, absolutna czystość. Jak mijacie te ruchome elementy, taka ciekawostka. Popatrzcie, nad szybami są takie szczelinki. Tędy czerpiemy powietrze. Wiecie, ile się trzeba było nakombinować, żeby zrobić tak czysty budynek? Kosmos, naprawdę. Powtórzę to jeszcze raz. Jeden wyjątek. Kiedy się wchodzi do tej przestrzeni ekspozycyjnej, mamy takie wrażenie, jakbyśmy się zanurzali w czarnym jeziorze. Idziemy pod ziemię, idziemy w inną przestrzeń. Wiecie, czemu tu jest czerń? A to dlatego, że w pewnym momencie straciliśmy kontrolę nad tym projektem. Okazało się, że to będzie robiła inna firma i baliśmy się, że tu powstanie jakaś taka dziadowska ekspozycja. No niestety, to z bólem stwierdzam, jak w wielu muzeach historycznych, gdzie jest jakaś scenografia, która udaje rzeczywistość. To jest dramat. Jakieś dziwne rzeczy, jakieś przebieranki słabe. No to zrobiliśmy czerń, żeby to mówiło, to nie my, sorry, to nie my. Ale to będzie osobna opowieść, która będzie dokładnie opowiedziana w książce Bartka Patureja i Piotrka Kozaneckiego, którzy opisują historię moją KWK Promes i jak żeśmy się dogadali z firmą, która robiła ten projekt, to była męska rozmowa, ale udało nam się dogadać i połączyć siły i wywalić całą tą scenografię, a artystów, którzy byli w ich teamie, wykorzystać w fajny sposób, a mianowicie wprowadzić do tego budynku sztukę, która uzupełnia historię. Sztukę, która jest dedykowana i współczesności, ale tym czasom jakby tam od końca wojny i naprawdę mamy tam kupę fantastycznych dzieł sztuki, które są dokładnie dedykowane tym czasom. I słuchajcie, czerń żeśmy pozostawili, bo ona jest kapitalnym tłem dla sztuki. Dalej powoduje takie rozmydlenie, jak tam wchodzicie, to nie wiecie, gdzie się ten budynek kończy, gdzie się zaczyna. Coś fantastycznego. Także to jest jedyne takie muzeum, które jak gdyby z jednej strony muzeum historycznym, a z drugiej strony muzeum sztuki, nie tylko współczesnej.
Wyjście jest negatywem wejścia. Tu z powrotem wydostajemy się do jasnej przestrzeni. I co ciekawe, kiedy ten budynek się zamyka, kiedy muzeum już jest nieczynne, widzicie te ruchome elementy, moi drodzy, życie na placu toczy się dalej cały czas. Tu jakieś dzieciaki latają, jeżdżą na rowerach, ktoś tam jeździ na deskorolce. Zimą ja tam sam jeździłem na sankach i na butach, jedna z nielicznych górek w mieście. Fajna sprawa. Ale uwaga, miasto było przyzwyczajone do takich wydarzeń, tylko rocznicowych, i oni tylko chcieli to utrzymać tam. I nie wiem, czy wiecie, dali nam zakaz stosowania posadzki, po której da się jeździć i uprawiać sport, żeby tam nie dochodziło do takich rzeczy. Myśmy oczywiście fortelem przeprowadzili jakby to, co chcieliśmy, ale okazało się, że to nie tylko ta powierzchnia, ale topografia tego budynku też jest problemem, była problemem. Popatrzcie. Pierwsze wydarzenia rocznicowe po otwarciu tego placu i słuchajcie, od razu skandal totalny. Dlaczego? Najważniejsi stoją na dole, najmniej ważni u góry. Wojsko nie potrafi po tym placu maszerować, bo się żołnierze wywracają. Słuchajcie, jaja kwadratowe, prasa o tym pisze, telefony się urywają. My im tłumaczymy, jak z tego korzystać, ale co najważniejsze, kombatanci mieli największy problem ze skejtami, bo oni uważali, że oni bezczeszczą to miejsce święte. I długo trwało, zanim te środowiska się dogadały, jak gdyby. My oczywiście mieliśmy w tym, jak widzicie, swój czynny udział. To jest dzień, kiedy przekazywałem panu marszałkowi nagrodę za najlepszą przestrzeń publiczną, którą ten budynek też dostał, a jego poprosiłem, żeby przekazać ją na rolkach, żeby to był znak, żeby tu już nie dawać mandatów za to, że tu się jeździ. Wtedy tego dnia ten mandat został zniesiony. A wiecie, z czego się cieszę najbardziej? Że ten nietypowo ukształtowany plac, miasto zrozumiało, że można wykorzystywać na przykład na koncerty pod gołym niebem. Kiedy ja zobaczyłem, byłem zaproszony na tę imprezę, kiedy zobaczyłem, ile osób tam siedzi, to zadzwoniłem do konstruktora i się pytam, Kornel, a jakie myśmy tam obciążenia przyjęli na tym placu? Jak powiedział, że spoko, to zasnąłem jakoś tam spokojnie, ale słuchajcie, tam się dzieje. To jest akurat Czarny Marsz, pamiętacie, tam się ludzie sami na tym placu spotykają i tam wyrażają swoje poglądy. Różne, bo to jest forum, jak gdyby, gdzie można się jakoś wypowiedzieć, wyrazić. Popatrzcie, dzieciaki jak gdyby też się tam bawią, pokrywają ten plac czasami kolorowym ornamentem i też fajnie. A kiedy pada deszcz, zmywa jakby to wszystko, i powoduje, że ta, no nie wiem, to jest taka tablica, na którą na nowo można zapisać ramę dla kolejnych wydarzeń. Ale co ciekawe, i o tym chcę powiedzieć, słuchajcie, tu bardzo często organizuje się wystawy. I zauważyłem tam już w czasie tej budowy, że oni latają przez ten hol, przez to wyjście, gdzieś tam do przestrzeni wewnętrznej, wychodzą na zewnątrz i brakuje tego skrótu. I wtedy sobie pomyślałem, a fajnie by było, gdyby tu nagle na przykład fragment tego placu się otwierał, na przykład podnosił się do góry, bo pokazaliśmy, że te ruchome elementy, jak się otwierają, zamykają, to są praktycznie ścianą, i żeby tam wchodzić na skróty. I a propos tego, kolejny projekt, moi drodzy, konkurs na bunkier sztuki w Krakowie. Fantastyczne miejsce, bo Kraków, zabytki, wiadomo, kamieniczki, słodko, pięknie, a tu nagle taki hardcore. W samym środku miasta, przy plantach, betonowy budynek brutalistyczny, który tam siedzi jak złoto. I teraz chcą go rozbudowywać, chcą powiększać przestrzeń ekspozycyjną, startujemy w tym konkursie. Czytamy założenia i patrzymy, co się dzieje. To jest stare zdjęcie tego budynku. Tak wyglądały wnętrza, kapitalne tamte lata architektury, ja bardzo je lubię, przestrzeń ekspozycyjna. A tak to wygląda teraz. Bunkier Cafe, kultowa knajpa, Krakusi wiedzą, że to jest super miejsce, naprawdę tam bywają. No i czytamy te założenia w tym projekcie i googlujemy, co tam już powstało. I powstają, moi drodzy, pojawiają się takie rzeczy, takie nadbudówki. No i co czytamy? Że ma być nadbudówka i że ten projekt trzeba zrobić jak najszybciej, uzyskać pozwolenie na budowę, a z drugiej strony jest napisane w planie, że w ogóle, czy tam w ogóle w założeniach takich technicznych i w planie, że nie można zrobić nadbudowy, a budynek jest tak w złym stanie przy okazji, że jeżeli się nadbuduje, to on się zawali. Szachmat. Ale te doświadczenia ze Szczecina zaprocentowały innym sposobem myślenia. My jako jedyni zrobiliśmy taki projekt. Wygraliśmy ten konkurs. Popatrzcie,
To jest budynek Bunkra Sztuki, a to jest ten plac przed budynkiem. A co by było, i to zrobiliśmy, gdyby tym budynkiem, nowym bunkrem, zejść pod ziemię, dając takie przedpole dla tego starego bunkra, bo on jest kapitalny, nie trzeba go ruszać, wystarczy go tylko odrestaurować. Popatrzcie, to jest przekrój. Stary budynek, nowy budynek. Idea taka, maszyna do robienia sztuki, która niczego nie udaje, która jest technologiczna, beton, stal, chodzi, wszystko się rusza. A propos tego chodzenia, popatrzcie. To jest ten budynek, przekrój, jak to się mówi, podłużny, bunkier sztuki tutaj na powierzchni, a to jest podziemny obiekt. I nagle taka myśl, która zakiełkowała w Szczecinie. No przecież jeżeli tu mamy przestrzeń ekspozycyjną pod spodem, to gdyby dach się ruszał, no to hello, nagle uwalniamy tą przestrzeń ekspozycyjną w taki sposób, że możemy się kontaktować bezpośrednio z miastem. No coś fantastycznego. No to zróbmy jeszcze do tego ruchome stropy, totalnie mobilną przestrzeń, czyli taka maszyna do eksponowania sztuki. Popatrzcie, jak to wygląda teraz. Wizualizacja. Budynek zamknięty, znaczy klasyka, tak, placek i budynek, ale niech to będzie noc muzeów, fajna pogoda. Nagle dach budynku się podnosi i artyści w pewnym sensie na skróty wychodzą ze swoją sztuką do ludzi, do miasta, którzy tam przychodzą, którzy są wciągani przez jakieś akcje. Jak słyszałem od artystów, oni już wiedzieli, co z tym zrobić i wiedzieli, jak ten budynek wykorzystać. Tu nie było żadnego problemu. To była idealna rama dla po prostu ich kreatywności. Tak? Popatrzcie na środek. Mamy piękną, czystą przestrzeń i nagle podnosi się ten dach, ruszają się stropy. Tu naprawdę można byłoby robić rzeczy fantastyczne. Jednej rzeczy mi wtedy brakowało, o tym powiem za chwilę a propos Plato. Tu ten, nie było jeszcze tego kontaktu bezpośredniego. A jak już ten projekt powstawał, to jeszcze już ja się nad tym zastanawiałem, jak zrobić, żeby jeszcze zrobić ten bezpośredni kontakt, ale to za chwilę nastąpi. Ale tutaj taka dygresja dla studentów, ale też dla architektów, studentów architektury. Popatrzcie, naprawdę robiła ten konkurs mega ekipa w KWK i nagle dochodzi do tego, jak zrobić oświetlenie od góry w tej zamkniętej przestrzeni. No i googluje się oczywiście, nie? I takie rastry wychodzą, jeden, drugi, trzeci, czwarty. No i kurczę, my nagle zaczynamy, próbujemy coś takiego robić w tym budynku. I patrzę tak na ten przekrój, popatrzcie na ten fragment, popatrzcie na mój kursor. To jest nasz dach w tej chwili, a on musiałby być taki gruby, żeby to było zlicowane. I gdyby się podniósł do góry, to byłby takim jakimś grubym, kurczę, naleśnikiem. Masakra, tak? Nawet nie naleśnikiem, jakimś grzmotem. I ja nagle tak sobie myślę, słuchajcie, co my w ogóle robimy, tak? Chociaż robimy maszyny do robienia sztuki, to musi być szczere, proste, technologiczne. Wywalmy jakby te wszystkie rzeczy, pokażmy jakby te konstrukcje, te wszystkie rzeczy, zróbmy tutaj lampy, pokażmy te nożyce wielkie, to jest piękne w tym budynku, pokażmy, że ten dach się podnosi. I ten sposób myślenia zaprocentował i popatrzcie, co zrobiliśmy dalej. Tu w tym miejscu miała powstać w tej starej części klatka schodowa i początkowo chcieliśmy wywalić ten czarny cokół, bo to już takie passé, tak się nie robi. Ale czemu? Z tego czarnego cokołu, tak jak w CDP-ie, można wpuścić tą przestrzeń czarną jakby do środka, tak? Możemy jakby wykorzystywać takie elementy, a tu w tej starej przestrzeni zrobić na przykład windę, bo ona tutaj jest, taki wielki szyb, ukryty za stalą nierdzewną i za betonem. Powiększa nam się jeszcze przestrzeń, a tutaj po prostu jest delikatna ingerencja. Nie niszczymy starego, tylko czerpiemy z tego. I co chcę powiedzieć? Nie warto za bardzo patrzeć w internet, ściągać z jakichś projektów. Trzeba myśleć jak gdyby o tym, co robimy, o tym naszym rozwiązaniu i z niego czerpać. Bo jeżeli w taki sposób będziecie pracować, wtedy będziecie coraz bardziej kreatywni i wtedy to na was będą patrzeć, a nie na innych. Zawsze to staram się w biurze powtarzać. Moi drodzy, dochodzę do bardzo ważnego projektu. Galeria Sztuki Współczesnej Plato Ostrawa. Zaczęła się budowa w Ostrawie, to był zamknięty konkurs, do którego zostaliśmy zaproszeni, zaskutkowało to realizacją. Tu taka ciekawostka, wizualizację, przynajmniej te, które już tutaj widzicie, robi nam jedna z najlepszych firm, które się zajmują tym w ogóle na świecie, firma Luxigon. Serdecznie pozdrawiam tutaj stąd. Prace trwają, pokazuję takie trochę jeszcze nieskończone rzeczy, wybaczcie. W każdym bądź razie, o co tu chodzi w tym budynku? Jak to się zaczęło? Dostajemy zaproszenie. Blisko Ostrawa, to już nie Szczecin, nie straszy nas i patrzcie, taki obiekt fantastyczny, stara rzeźnia, tutaj niestety na straszne miejsce ginęły zwierzęta, żebyśmy mogli je jeść.
straszne życie. W każdym bądź razie widzicie te białe plamy w tym budynku albo tę dziurę. Ten budynek został podziurowiony przez lata takimi przypadkowymi otworami. Ludzie, którzy tam pracowali, jak potrzebowali jakieś przejście, ten trąbali dziurę, tam nie było konserwatora, nikt się nie przejmował. No i teraz zadanie konkursowe jest takie, że tutaj ma powstać galeria sztuki współczesnej właśnie Platon, ale konserwator każe te dziury zamurować. My już wtedy wiemy, że na pewno ich nie będziemy murować. Dlaczego? No bo te wszystkie doświadczenia, pamiętacie, Szczecin, łączenie się sztuki, tutaj mamy budynek jakby powiązany ze sztuką. Te dziury są naszą szansą, popatrzcie, zapis idei. Tu mamy jakby ten budynek podziurawiony, tak przypadkowo. Oczywiście my zamkniemy te dziury, my je zamykamy, ale nie cegłą, która coś tam udaje, tylko nowym materiałem współczesnym, betonem, który za chwilę zobaczycie, co robi, jak gdyby, jak nawiązuje do tego starego budynku, ale który się też rusza, który zamyka, ale też otwiera, który daje możliwość połączenia, kiedy jest taka potrzeba. I to jest, moi drodzy, tu jest oczywiście kolejny krok, czyli poszerzenie tej przestrzeni ekspozycyjnej o plac, ale o tym za chwilę. Jakby to był pierwszy szkic, co się cały czas tam zmienia, ewoluuje. Popatrzcie na rzut. Ile tych przestrzeni, jeżeli chodzi o galerie, takich, które się mogą otworzyć, jest? Bardzo dużo. Tak naprawdę ten cały budynek może się pootwierać jakby dookoła, dając artystom coś, czego jeszcze nigdy nie mieli. Mogą się absolutnie kapitalnie gdzieś tam wyrażać, łączyć z miastem, tą sztuką wychodzić na zewnątrz totalnie. I odwrotnie. To też wciąga ludzi do środka. Jakby na skrót. Popatrzcie na takie pierwsze wizualizacje jeszcze konkursowe i zwróćcie uwagę na to. My wypełniliśmy te dziury w tej tkance, ale odwzorowaliśmy ten stary ornament. Czyli musieliśmy przestudiować jakby trochę historię i zobaczyć, jak to wyglądało, bo stare rysunki jak gdyby dopiero nam pokazały, czyli jakby ten kontekst historyczny, o którym wam mówiłem, on powoduje, że głębiej sięgamy w przeszłość, czyli sięgamy do czegoś, czego już nie ma. To było widać w przełomach, to było widać w Weronie, to widać bardzo wyraźnie tutaj. Ale to, co wam powiedziałem, te elementy się otwierają i nagle jest właśnie to, na czym nam najbardziej zależało. To już są jakby już po zmianach, bo oczywiście projekt ewoluował, nowe wizualizacje, nad którymi pracuje Luxigon. Przestrzeń wejściowa do budynku. Tutaj z lewej strony są drzwi wejściowe, tu są te przestrzenie ekspozycyjne. A tu, moi drodzy, wyświetlił mi się obrazek, którego nie chciałem pokazać. Nie wiem, jak to się stało, że on tutaj się pojawił. Jesteśmy w środku, ale mam nadzieję, że szybko wyjdziemy na zewnątrz. Tak jest. Popatrzcie, ujęcie z góry, które pokazuje też skalę tych elementów, tak? Skalę tych otwór, tych otwarć i ich grubość. Tu widzicie, że ta przestrzeń jakby wnętrza i zewnętrza zupełnie jakby staje się już jedną wspólną przestrzenią. Tu jest moment wejścia. Moment wejścia, ale też tak pomyślałem, że tak zestawię tę wizualizację, bo to pewnie będzie miało sens. Jak pada, to jest zamknięte, to nie ma sensu. I tak będą działały ekspozycje. Ale kiedy się poprawia pogoda, można wyjść na zewnątrz. Widzicie, ta ściana się otwiera i zaprasza nas do środka. To tak jak mówię, akurat jest wejście. No to wejdźmy do środka i popatrzcie, jak te ściany działają. Po zamknięciu jest to normalna przestrzeń, normalne ściany ekspozycyjne, można jakby tutaj klasyczną galerię, że tak powiem, mamy klasyczną galerię, ale po otwarciu nagle widzicie, że ta przestrzeń totalnie zyskuje, że ta ekspozycja nawet po tych czarnych kropkach takich przykładowych, które gdzieś tam wychodzą na zewnątrz, widzicie, że ona wychodzi w miasto, ona wciąga tych ludzi, ona mówi chodźcie tutaj, zobaczcie, tak, co tu jest. Fajna sztuka. Tutaj mamy knajpę, ale z niej też jak gdyby ona też się może zamienić w przestrzeń ekspozycyjnej i tutaj jest dokładnie taki sam element. Moi drodzy, budowa się zaczęła, trwa, budowa trwa w najlepsze już od kilku dni, no nie kontaktujemy się zdalnie jak gdyby, to jest też trudne, ale musimy sobie radzić. Mamy swoich przedstawicieli w Ostrawie, których teraz bardzo serdecznie pozdrawiam, bo też słuchają i transmitują ten wykład. Wiele wyzwań przed nami, wiele. Miasto, mamy teraz taki przykład, że miasto zatrzymało projekt placu dookoła, a my chcemy tam wejść bardzo mocno w zieleń, chcemy zrobić bardzo prostą rzecz, dać dużo zieleni jakby ludziom. Miasto jakby na razie dało to swoim jakby takim troszkę pracownikom, którzy są na etacie, boją się, że my będziemy chcieli jakieś pewnie duże pieniądze. Nie chcemy, my chcemy to już zrobić w dużej części ideowo, na szczęście.
Mamy świetnego szefa tej galerii, Marka Pokornego, pozdrawiam. Mamy Tadeusza Goryczkę, mamy Kubę Bilana, którzy tam są na miejscu, razem z nami projektują. I myślę, że tak to jest w życiu architekta, że to jest praca, walka, ileś wojen, które trzeba wygrać, żeby się dogadać, porozumieć, wyjaśnić pewne kwestie i dojść do jakiegoś fajnego rozwiązania, bo pamiętajmy, teraz mamy jednych polityków, za chwilę będą inni, ale to, co robimy, zostanie na zawsze. I architekt musi myśleć długofalowo. Politycy nie zawsze tak myślą, ale akurat ci tutaj myślą całkiem okej. Myślę, że tylko musimy się dogadać, porozumieć, także będzie dobrze. Ale moi drodzy, przechodzę teraz do bardzo ważnego projektu i bardzo wiele osób mnie pytało już na Instagramie, na Facebooku o Miedziankę. Daliśmy zajawkę, bo to się buduje. Nieprzypadkowo, jak gdyby okładka tej książki Filipa Springera znalazła się tutaj na wstępie, bo ona jakby to wszystko zaczęła. Miasto, którego nie ma. Jak ktoś nie czytał, absolutnie konieczna do zaliczenia pozycja. Czytałem jednym tchem. I słuchajcie, historię tego miasta, nie wiem, czy wiecie, piękne miasteczko, jeszcze wcześniej niemieckie, zapadło się w wyniku morderczej i takiej absolutnie rabunkowej eksploatacji złóż, które były pod spodem, skończywszy już potem na złożach uranu, wcześniej miedzi. I w tej chwili praktycznie tam już prawie nie ma żadnych budynków. One się zapadały tak praktycznie z dnia na dzień. Ktoś szedł spać, rano się budził, nie było budynku, zapadło się pod ziemię. Coś niewiarygodnego. I co ciekawe, tę samą książkę przeczytali nasi już teraz znajomi, klienci, którzy stwierdzili, że przeniosą swoje życie w pewnym sensie z fajnego miasta, z Warszawy, tutaj. Ale nie chodzi tylko o dom, ale chodzi o jakby całą ich działalność, chociaż słowo działalność jest słabe, bo jak gdyby to jest pewnego rodzaju misja. Oni służą kulturze, promują kulturę, propagują ją, to będą spotkania, mam nadzieję, z pisarzami, z twórcami, takie miejsce. I chcieli tu zrobić coś, co się nazywa na roboczo magazyn Miedzianka. Jak przyszli do nas, no to zobaczyliśmy taką mapkę, to jest szkic ideowy, taki dom, jak widzieliście, tutaj stoi, całkiem fajny, ten się zachował akurat. No i słuchajcie, mamy taki obszar jak gdyby i o, to co się tu podoba, te klocuszki, to było taki czas też mody w architekturze na rozrzucone elementy, na takie rozczłonkowane bryły. Oczywiście przewędrował z Japonii, gdzie jest inna kultura, a u nas przemielone trochę tak zupełnie, wiecie, jak gdyby tylko tak powierzchownie przekładane w tej architekturze coraz częściej zaczynam się pojawiać, ale już wtedy wiedziałem, jak te bryłki tu naszkicowaliśmy, popatrzcie, że one przy tym budynku będą wyglądały jak jakieś kurniki czy chlewiki, już tak na czuja, to było coś nie tak, już wiedzieliśmy, że nie pójdziemy w taką stronę, mimo że takie były sugestie, ale słuchajcie, spotkaliśmy się tam na działce, spotkaliśmy się też z Filipem Springerem i nagle odkrywamy takie bloki, jakby tam jacyś kosmici przybyli. No idealnie zrobione. Myślałem, że to są bloki kamienne. Widzicie na zdjęciu. I kurczę, co to jest? Piękne pejzaże, tego mnie te bloki jakoś fascynowały. No i wracamy, jak gdyby tam już projektujemy dalej, dostajemy od inwestorów taką mapę. Popatrzcie, ta mapa jest niesamowita. Mianowicie to jest zapis wydobycia. To miasto w tym miejscu przestało istnieć. Widzicie, że mamy schodnik na chodniku, a tu tu jest, gdzie jest kursor, to jest nasza część. I popatrzcie teraz, to jest ta nasza działka, zaznaczam ją, a tu są te kamienie, w tym miejscu, tu żeśmy je odkryli. No i popatrzcie, to tu jest podział, to jest działka budowlana, tu można budować, a tu nie. Zaczęło nas to zastanawiać, dlaczego, nie? Zaczęliśmy tropić, to jest projekt, który koncepcyjnie powstał bez jednej kreski. Ja sobie chodziłem po biurze i to była dyskusja. Znaczy, wciągam ludzi do dyskusji, metodą dedukcji. Mówię, słuchajcie, wygooglujcie, co to w ogóle są za elementy. Już zacząłem coś tam węszyć. No takie elementy robione są przecież pod szyby. No bo popatrzcie, przyjrzyjcie się tym chodnikom tutaj pod spodem, jak je trochę przyciemnie. Tu mamy te kostki, a te chodniki nagle się kończą. Tu się kończy chodnik, tu się kończy, tu się kończy, tu się kończy. I najprawdopodobniej, moi drodzy, oni u góry już robili podbudowę pod szyb, ale na dole sprawdzali, czy są złoża. I okazało się, że te złoża chyba były albo bardzo małe, po prostu nie opłacało się tego szybu zrobić i te kamienie czekały dopiero wiele lat na takich ludzi jak my.
popatrzcie, zapis idei. Mamy te kamienie pod tą częścią właśnie tych chodników, wychodzimy w przestrzeń. No i co robimy? Robimy kolejne cztery kamyczki, te zostawiamy jako pewnego rodzaju tę genezę, ten początek tego myślenia. I na tych kamyczkach te trzy ich bryły ustawiamy, ale wertykalnie, jedna na drugiej. Po prostu, jak szyb, to szyb, idziemy w górę, tak? I teraz dalej bez rysowania, dalej śledztwo trwa. A jak te budynki wyglądały, jak wyglądają budynki przemysłowe? Popatrzcie na ich kształty. Szukaliśmy, jakby googlowaliśmy. No to okej, patrzcie, przemysł. Tu nikt niczego nie udaje. Racjonalne podejście. No to okej, to zróbmy racjonalny dach, proste ścięcie, żeby woda schodziła. Zlikwidujmy te podziały. No i powstaje wieża, szyb. I tu jest ta zmiana. Jest początek pomysłu, właściwie cały pomysł. Magazyn Miedzianka zmienia się na szyb Miedzianka. Popatrzcie, proste rozwiązanie. Rzut, czyli sytuacja. Na parterze, jak to mówimy, mieszkanie Filipa Springera, ale tu będą mieszkali artyści, którzy, czy twórcy, którzy będą mieli na przykład, nie wiem, jakieś otwarcie wystawy, nie wiem, wydają nową książkę i tutaj spotykają się z czytelnikami i gadają o niej. Tu dwa piętra wyżej to jest właśnie księgarnia, czy magazyn, czy już właśnie teraz szyb Miedzianka, a dwa kolejne piętra, bo tu pokazuje jedno, to już jest dom właścicieli tego szybu Miedzianka. I popatrzcie teraz na jedną rzecz. Powstaje budynek, prosty, czysty, on jest malutki, ale ze względu, i popatrzcie na to ujęcie, na swoją wertykalność, teraz prowadzi fajny dialog z tym olbrzymim budynkiem obok. On teraz siedzi, mimo że jest mały, tak? Kolejna rzecz. Myślenie, tak jak wtedy w bunkrze sztuki. Dyskusja w biurze. Jak zrobimy takie cienkie kładki? Kurczę, z konstruktorem, zastanawianie. Ja mówię tak, słuchajcie, przemysł, myślmy pragmatycznie. Tam nikt by nie myślał na takich super materiałach, drogo wyjdzie. Ściągnijmy to linami po prostu. Macie liny tu, na Balkanach, tu, tutaj, to wisi, koniec. Myślmy tak, jakby myśleli inżynierowie, a nie architekci, bo ten budynek powinien być taki bardzo inżynierski. Popatrzcie też na tą rzecz. Tu jest jakby taka stacja trafo nawiązująca do starej kapliczki. Mamy fajne elementy, które się tu gdzieś zestawiają koło siebie. No i to, o czym wam mówiłem, to już jest bardzo proste sketchupie. To też chcę powiedzieć a propos tych wizualizacji. My się najczęściej nie bawimy w superwizji. Bawimy się w proste prezentacje. Dlaczego? Bo jak mamy na koncepcję 2 miesiące, to szkoda nam wizualizować czegoś wcześniej, zanim nie jest wymyślone. Wykorzystujemy czas na myślenie, a już potem mamy 2 dni do prezentacji albo 1, to bierzemy SketchUpa, układamy ujęcia i pokazujemy, bo ten projekt jest bardzo mocno przemyślany. A ładne to ona ma być dopiero jak będzie zrealizowane. Jak ktoś się pyta, czy damy radę, to pokazujemy poprzednie swoje budynki i tyle. Umiesz rysować dobrze, rysuj lewą ręką. Po co? Żebyś się nie przyzwyczaił do jednego obrazka, tylko żebyś cały czas widział projekt. Nie oszukuj też tym siebie i klienta. Moi drodzy, to już jest zdjęcie z budowy, to się naprawdę dzieje, to się naprawdę toczy, także pozdrawiam też chłopaków, którzy tam siedzą, może słuchają tej transmisji, chociaż jak jest jasno, to oni jeszcze pewnie robią. Taka drużyna, dzielni są bardzo i dobrze. A teraz wam pokażę jedną rzecz. I to jest cholernie ważne. To wielu ludzi nam zarzuca, że ten konieczny, to KWK Promes, to czasami robią takie domy dla bogatych, że to niczego nie przynosi architekturze, że to jest nudne, w ogóle nie warto się tym zajmować. A ja wam powiem, jak gdyby ta opowieść powinna służyć temu, że tak nie do końca jest. Opowiem wam o domu kwadrantowym, ale opowiem wam też, co się potem stało. Taka drobna dygresja, Miedzianka, jeszcze tylko do niej wrócę, to jest projekt absolutnie na ścieżce właśnie tego kontekstu historycznego. Trzeba się było tak głęboko zagłębić w historię, żeby można było zrobić. Zapomniałem, ale teraz właśnie uzupełniając, mówię o tym. A tutaj jak gdyby mamy do czynienia z kontekstem tym, który nas otacza. I ciekawa historia, moi drodzy. Taka sobie działka w takim sobie pejzażu, nie za duża, nie za mała, ale zadaniem architekta jest, żeby stworzyć naprawdę przestrzeń kapitalną do życia. Nawet jeżeli wydaje nam się, że dookoła mogło być lepiej. Jest jak jest. No jak się w Polsce buduje, to wszyscy widzimy i widzicie też tutaj. No i popatrzcie, charakterystyczny układ. Droga, działka, tam dalej południe. No to kurczę, my już mieliśmy taki projekt, Living Garden w Katowicach, gdzie parter odcinał się jakby od drogi dojazdowej, a propos ewolucji projektów, a góra zadaszała Living Garden, czyli część dzienną, która według naszego projektu jest jakby fragmentem ogrodu, dosłownie z trawą w środku.
I tu pokazuję kilka zdjęć z tego domu, gdzie domownicy dzwonili do nas, dzwonili do mnie, są szczęśliwi, że tam w ogóle mieszkają. Pierwszego dnia, jak się wprowadzili, to jest niezmienne. Po prostu lubią tą przestrzeń. Ja też ją bardzo lubię. No i stwierdziliśmy, że okej, warto pójść taką drogą. Tutaj widzicie już zupełnie intymny świat, tak? Odizolowany od drogi. Warto pójść taką drogą tutaj. Co mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić dom, który jak gdyby będzie taki fajny, funkcjonalny, bardzo estetyczny, jeżeli chodzi o architekturę i bardzo taki relaksujący, odcinający nas od takich kłopotów dnia codziennego. No okej, aha. Jeszcze inwestorzy mówili, że chcieliby, żeby jakoś reagował na słońce. Podobał mi się nasz dom bezpieczny, ale to słońce jakoś bardzo frapowało. I coś tam wspominali o kwadrancie. Ja sobie musiałem przypomnieć, czym kwadrant jest, trzeba go było wygooglować, ale okej, zaczęło się projektowanie. No i popatrzcie, pierwszy krok, kładziemy taką bryłę, trochę według sugestii inwestorów, tam program funkcjonalny fajnie się układa, no ale pierwsza myśl a propos tego Living Garden, odkręcamy fragment tego budynku, ażeby odciąć się od ulicy, no i wydzielamy tutaj jakby taką intymną strefę ogrodu, tak? I przy okazji tutaj mamy salon, tutaj mamy spa, tworzy się coś ciekawego między nimi. Ważne, inwestor chciał dachu płaskiego, a w zapisie było, żeby był dach wielospadowy. No to pojawia się taki pomysł, ażeby od dojazdu zrobić ten dach dwuspadowy, a tak ukształtować jego geometrię, że on już od tej strony ogrodu będzie sprawiał wrażenie płaskiego. W ogóle powstało coś fajnego. Jakby to ciągle jest dach wielospadowy, ale taki, który można było bez szkody dla pejzażu i dla planu tam zrealizować. I ostatnia rzecz, a propos tego kwadrantu. Nagle takie skojarzenie. Patrzcie na ten kształt. O, na to tutaj. Taka ćwiartka koła, a tak właśnie wygląda kwadrant. Dosłownie. Wtedy taka myśl, sobie pomyślałem, a gdyby to jeździło i poruszało się fragment tego domu pomiędzy właśnie tą strefą jedną a drugą. Słuchajcie, ile to daje fajnych rozwiązań, to za chwilę wam opowiem. Naprawdę to działa fantastycznie, warto to było zrobić, ale popatrzcie na realizację. Mamy dom od ulicy, absolutnie czysta forma, dach dwuspadowy, tak jak powiedziałem, nie ma okien, nawiązuje tu z tej strony do otoczenia, ale jest już taki bardzo współczesny. Tu widzicie ten dwuspadowy dach. Od drugiej strony dach wydaje się płaski, tak to jest rozwiązane. Kiedy się patrzy dopiero na budynek z boku, widać jakby tą jego charakterystyczną sylwetę dachu. Ale przejdźmy do tego, co się dzieje w ogrodzie. Widzicie, że to właśnie fragment budynku się tutaj porusza i przemieszcza się od jednej strefy do drugiej. I popatrzcie na rzut. To właśnie, o czym mówiłem. Ten element, w zasadzie taras zadaszony, taki trochę zamykany, łączy strefę spa ze strefą salonu. I kiedy wejdziecie do ogrodu, widzicie, że akurat teraz ten taras zmierza w kierunku salonu. Tutaj widzicie, że już tak parkuje przy tym salonie. I jak wchodzicie do środka, to wszyscy możemy się poczuć, jakbyśmy teraz tam byli mieszkańcami kwadrantowego. Tak sobie siedzimy, spokojne popołudnie, wędrujemy jakby tak normalnie trochę za słońcem, dojeżdżamy jakby do strefy spa i tu widać pierwszą funkcję jakby tego elementu. On je po prostu tutaj zacienia. Kiedy było głębokie słońce, no to ten taras jakby zacienia nam tą strefę spa i tyle. Ale popatrzcie, aha, tu jest taka ciekawostka, sam taras jest zamykany roletami, jeżeli to słonko jest bardzo niskie albo jest duży wiatr, to może się też od tego odciąć. Ale popatrzcie na to, salon otwarty jakby na dwie strony, zbliżający się ten taras, co powoduje, popatrzcie, tu jest jeszcze duże nasłonecznienie, ale kiedy taras dojeżdża, stół i kuchnia są zacienione, fajnie się siedzi, słońce nam nie przeszkadza, ale nie musimy zamykać jakichś rolet od tej strony, kiedy świeci mocne słońce, nie musimy się od tego odcinać, my ciągle mamy widok. I to jest fantastyczne w tym domu. Żyjemy jak w tym Living Garden przez pół roku na zewnątrz. Przez pół roku cieszymy się ogrodem i popatrzcie, teraz kiedy ten taras odjeżdża, widzicie jak to słońce wchodzi teraz do salonu, oczywiście jesienią czy wiosną tego potrzebujemy, to wtedy on odjeżdża, ale latem on podjeżdża jakby tutaj pod salon i daje nam ten cień, nie rezygnujemy z widoku. Moi drodzy, technologia tutaj, naprawdę już mamy duże doświadczenie, jest, no już mamy ją przetrenowaną. Widzicie, że jest zestawienie architektury z czymś, co kojarzy się ze stabilnością raczej, bo ta architektura taka jest, to mobilnością tych wszystkich elementów, które tu są zastosowane, to takie zdjęcie z budowy. Co ciekawe, wieczorem
taras ciągle jeździ, przemieszcza się, dlatego że no chociażby, żeby trawa rosła, fajnie bryła się zachowuje. On jest tak zaprogramowany, że albo chodzi za słońcem, albo chodzi po prostu na nasze życzenie, przemieszcza się. I oczywiście, kiedy już zapada zmierzch, idziemy spać, już robi się zimniej, zamykane są olbrzymie przeszklenia jakby w tym budynku. Co ciekawe, były rozwiązaniem prototypowym, ale po roku firma Skyframe, która to dla nas zrobiła, stwierdziła, że to jest na tyle fajne, że teraz wprowadzają, jak gdyby robią taki system i stało się to rozwiązaniem systemowym. Bardzo się cieszymy, fantastycznie. Ale moi drodzy, o czym chcę powiedzieć i o czym powiedziałem na początku. Te projekty się rozwijają. Te projekty się rozwijają i dostaliśmy zaproszenie, które nas szokowało, do projektów Arabii Saudyjskiej, do takiego tematu, ażeby zaprojektować domy dla bardzo bogatych ludzi o powierzchniach 10, 5 i 2,5 tysiąca metrów. My na początku żeśmy tam zadzwonili, bo myśleliśmy, że to są wielkości działek, a nie domów. Okazało się, że to są domy. Mieliśmy problem taki, no kurczę, po co projektować takie domy? To jest bez sensu w ogóle, tak? Czyli jeżeli podchodzimy do tego tematu, to zróbmy coś takiego, żeby patent, który się już stworzy, służył wielu ludziom, bogatym, biednym, wielu, żeby wymyślić coś takiego, co będzie uniwersalne, bo zawsze dobre projekty, jak gdyby można potem na jakąś uniwersalną zasadę zamieniać. No i ruszyliśmy i ten kwadrantowy, słuchajcie, okazał się początkiem do fantastycznej drogi. Popatrzcie, jaki prosty pomysł. Dom, który jest architektonicznym perpetuum mobile. Popatrzcie, bryła, akurat tutaj okrągła w środku, całkowicie przeszklona w tak ciepłym kraju i dach, który jak gdyby jest ruchomym dachem, zadasza budynek od strony słonecznej i część ogrodu. I w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie dosłownie, kiedy słonko się porusza, ten dach wędruje cały czas za słońcem. Oczywiście ma na sobie fotowoltaikę, porusza się jakby w naturalny sposób, leci za tym słońcem, dając cień w tym budynku, także nie musimy robić żadnych rolet, żaluzji itd., itd. To, co w kwadrantowym, cały czas mamy widok, światło i życiodajny cień, bo oni tam cienia potrzebują. A przy okazji absolutnie dużo energii ten dom może czerpać, jest z niej zasilany. Kiedy nie ma słońca, to sobie stoi, kiedy to słońce jest, to on z naturalny sposób się uruchamia. Perpetuum mobile, powiedziałbym tak. Popatrzcie na jakieś wizualizacje, które tutaj się gdzieś pojawiły. Dla nich to jest bardzo duży budynek, ale z myślą o tym, żeby to robić dla mniejszych jak gdyby jednostek. I to pokazuje ten schemat. Mamy duży obiekt, ale on może być malusieńkim obiektem. Malusieńkim, zupełnie mniejszym. Iluś tam set metrowym, tak? Może 10 dni, ale set, że fragment ogrodu jest zacieniony, czyli pewien patent. I słuchajcie, wkurzyliśmy się totalnie, bo zrobiliśmy, uważam, świetny projekt, a mieliśmy uwagi nie do tego projektu jako takiego, tylko do tego, żeby tam lepsze samochody ustawiać na podjeździe, że już nie Ferrari, tylko coś tam. Nas to tak poirytowało, żeby gadamy o takich rzeczach, że na razie zatrzymaliśmy ten temat. Oczywiście pewnie wrócimy, ale musimy się jakoś dogadać. No bo jeżeli oni nie rozumieją tego, co powstaje, a koncentrują się na tych rzeczach, no to jak dla nich teraz tak swobodnie projektować? Musimy się porozumieć. Wiemy o tym, że inne firmy, nawet jedna z Polski to projektuje, nie mają z tym żadnego problemu, ale my mamy cholerny problem, żeby nie gadać o tej ekologii na pokaz, bo oczywiście tym się zajmujemy, ja tym żyję, tylko żeby robić takie rzeczy, które są mądre i mogą ludziom coś przynieść. A jeżeli coś jest nie tak, z moralnego punktu widzenia, bo architekt musi mieć swoją moralność, wtedy taką robotę trzeba zatrzymać albo ten temat przejąć i starać się go poprowadzić jakby troszkę niezależnie od nich. Jak będzie, zobaczymy. Dlatego chciałem powiedzieć, że warto się zajmować różnymi projektami domów, nie domów, jeżeli się ma jakiś fajny cel i do tego staramy się zmierzać. Moi drodzy, pokażę Wam teraz ostatnie projekty, zupełnie nowe. To jest premiera. I powiem Wam tak, a propos kontekstu, o którym tutaj mówiłem, tutaj piszę, transformacja kontekstu jest jedna ze ścieżek. Często narzekamy na to, że ten kontekst jest fatalny, jakoś tam nie za fajnie wygląda, że kurczę, mogło być lepiej. Cała sztuka polega na tym,
że nawet jeżeli macie totalnie dziadowskie otoczenie, totalnie dziadowski kontekst albo dziwny kontekst, bo w tym wypadku nie był dziadowski, był dziwny, to architekt musi sobie z tym poradzić. I sami ocencie, czy myśmy sobie poradzili. Historia from the garden house, czyli domu, który powstał z ogrodu. Dziwna sytuacja, bo zjawił się u nas inwestor, który zaprojektował już sobie ogród na takim totalnym ugorze, wydzielił fragment ziemi, zaprojektował tam ogród i co więcej, zaczął go realizować. Zostawił tylko miejsce na dom, bo nie wiedział, jak ten dom miał wyglądać. Na początku myśmy pomyśleli, że to w ogóle jest jakieś szaleństwo, ale po chwili zastanowienia i jego wyjaśnieniu zrozumieliśmy, że to jest bardzo mądre. Miłośnik zieleni, ale taki totalny, marzył o tym, że kiedy się już wprowadzi, że ten ogród już będzie go mógł cieszyć. Że on nie będzie go dopiero sadził na końcu, tak jak zazwyczaj się robi, tylko zrobi go na początku. I patrzcie, jakie to było mądre. Bo on sadził małe drzewko, a teraz to już jest naprawdę wielki las. Fajna filozofia. To naprawdę człowiek się spotyka z różnymi rzeczami. No i kurczę, przyszedł do nas z tym tematem. Ten ogród to nie była nasza bajka. Myśmy nie czuli jakby takiego kształtowania przestrzeni, ale było to interesujące. Robił to pewien Japończyk, z którym się w ogóle nie było można dogadać. Czyli tak jak trochę projektowanie w naturze. No natura jaka jest, nie wybiera się, po prostu robi się w niej. I popatrzcie, marzył o tym, nie lubił jeździć prostą drogą, tylko marzył o tym i to zrobił, żeby jechać taką drogą jakby do domu, że ona jest taka trochę tajemnicza. I ta miękka droga i ten ogród posłużył do tego, żeby pójść dalej i on zainspirował cały projekt. Parter został ukształtowany tak, że w pewnym sensie jest przedłużeniem jakby tej drogi i narysował jakby całe przeziemienie domu. Ono jest takie miękkie, wpisuje się ten ogród, wydziela pewne strefy, jak widzicie, wydziela strefę dojazdu od pozostałych części jakby tutaj. Szarość użytego materiału, to zaraz zobaczycie, powoduje, że ten dom się lepiej wtapia, o tym za chwilę, w ten pejzaż. A sypialne piętro jest kostką, która praktycznie jest jakby w kontraście do tego wszystkiego, co tutaj widzicie. I ona jak gdyby no, wydziela w taki geometryczny sposób tę przestrzeń piętra. Jedyna rzecz, która łączy te dwie przestrzenie, to jest takie miękkie atrium, które gdzieś tam jest takim łącznikiem, tak jak powiedziałem. Słuchajcie, popatrzcie, pokażę Wam rzut parteru. My zazwyczaj nie robimy tak grafy ogrodu, ale ten ogród był czymś innym. Postanowiliśmy jakby w samym projekcie pokazać, że to jest w ogóle coś innego. Inna przestrzeń, zarówno tutaj na piętrze i na parterze, jakby ta architektura, i ten ogród to są jakby takie kontrastujące ze sobą, ale jednocześnie uzupełniające się światy. I zobaczcie zdjęcie, to o czym Wam powiedziałem. Ja nie pokażę za dużo tych zdjęć, dlatego że będzie to publikowane w bardzo dobrych magazynach i jak gdyby gwarantujemy im jakby pierwszeństwo, dlatego nie możemy zdradzać za wiele, dlatego tak bardzo zaznaczamy tak delikatnie, ale popatrzcie. Mamy tę strefę dojazdu, uwielbiam ją, dlatego że sama ściana jakby no tak rysuje, jest tam podjazd, tu jest wejście do budynku, absolutna czystość. W kontraście jak gdyby do tego, co się dzieje jakby z tym ogrodem i z tym domem w zupełnie innej części. Ten ogród jest tu naprawdę takim leitmotywem tego projektu i bardzo ważnym jakby no, częścią całości. Ten dom w ten ogród oczywiście cały czas patrzy, bo to było dla właściciela ważne. Ale wiecie, co jest najbardziej niesamowite jak gdyby w tym projekcie i za co podziwiam właściciela i w co myśmy się włączyli? Miłośnik zieleni, ta zieleń jest dla niego bardzo ważna, ale miłośnik też pięknego pejzażu, ładu przestrzennego. Nie może patrzeć na ten nieład jakby wokół siebie i słuchajcie, doszedł do wniosku, że te ugory dookoła siebie zazieleni spowoduje, że to wszystko, co tutaj jest jakby dookoła, stanie się taką coraz większą zieloną oazą i postawi tam domy. Popatrzcie, jakby ten schemat to pokazuje, że ten ugór, który on jak gdyby oswoił w samym jakby środku tego ugoru, nagle zamienia się w zielone osiedle zgodnie z jego filozofią, czyli on w rzeczywistości sadzi tam zieleń, przygotowuje ją, a dopiero potem stawia tam budynki. My oczywiście mu już w tym teraz pomagamy, ale ta filozofia absolutnie mnie przekonuje, bo co jest tym fantastycznego i co on daje ludziom, w pewnym sensie za darmo daje zieleń, daje czyste powietrze, daje coś, co filtruje to trujące powietrze miasta i daje to mieszkańcom, ale też całemu miastu, jakby w którym ta inwestycja się teraz toczy. Także tyle, moi drodzy, na temat takiej mniejszej, ale jak już widzicie teraz większej mieszkaniówki.
A teraz dwa ostatnie projekty. Jeden już jest Wam trochę znany, a drugi zresztą teraz zrobiliśmy niedawno, znaczy to chyba dwa dni temu już była inauguracja jednominutowego filmu, który już puściła Fazja Design Boom. Teraz pewnie puszczą kolejne portale, namawiam też polskie, bardzo byśmy się cieszyli. A przepraszam, musimy zrobić polską wersję, bo jest angielska. Ale historia tego unikatu. Ona się zazębia z budynkiem Beldom, o którym za chwilę powiem i to będzie ostatni projekt na tym wykładzie. Unikato, ekstremalnie tania mieszkaniówka w centrum miasta, które to centrum trochę umiera. Miasto rozwija się dookoła, centrum absolutnie umiera. I teraz co zrobić, żeby to centrum pobudzić do życia? Prawie 10 lat wcześniej zrobiliśmy tam projekt Multivilli. Nie będę o nim dokładnie opowiadał, ale czego żałowałem, co w Multivilli nie powstało? Nie udało się do miasta akurat tutaj sprowadzić ludzi bogatych, którzy tworzą fajny miks z tymi ludźmi normalnymi. Uważam, że w ten sposób miasto się fajnie rozwija. Nie, że gdzieś tam żyją na uboczach, gdzieś daleko i do tego miasta dojeżdżają tam, wiecie, tworząc smog, niszcząc klimat i tak dalej, tylko chcą mieszkać w centrum. Dla takich ludzi chcieliśmy to zrobić. Nie wyszło. Nikt tego nie sfinansował. Było następne zadanie. Zróbcie ekstremalnie tani budynek. Tani. Pieniądze na tynk, styropian, białe, najtańsze plastikowe okna i balkony, które miały być przedłużeniem magazynowych mieszkań. I tyle, kropka. Co tu zrobić? Moi drodzy, tak to wyglądało. Zupełnie, to niektórzy myślą, że to była przeróbka. Nie, to jest czysta działka, czysta tablica, ruszamy. Inspiracją, tak sobie kiedyś patrzę za okno i widzę brud na elewacji. Mówię, słuchajcie, patrzcie, jakie te budynki są brudne. Patrzcie, jakie te budynki są brudne i ta nasza moderna, która gdzieś nas tam otaczała, to praktycznie tutaj była no, jakimś koszmarem już. I to zainspirowało projekt. Kolega, Michał Lisiński, tutaj jest wyciągnięty, wysoki facet. Ja mu robię zdjęcia, on zbiera próbkę sąsiedniego budynku i z tego robimy kolor elewacji. To jest kolor brudu, popatrzcie, to zdjęcie pokazuje to najlepiej. To jest sąsiad. Z niego bierzemy kolor tynku i ten tynk jest zastosowany, kolor brudu jakby zastosowany w unikato. Robi tu już motyw. Widzimy, że w ogóle cała moderna miała białe okna. To nie styczmy się do białych okien, tylko zróbmy takie same, robi się fajny kontrast. Czerpiemy też charakterystyczny motyw połączenia taniego okna z balkonem. Popatrzcie, tanie okno to jest tylko wyjście na balkon. Robimy to samo u nas, ale nasze balkony są pełne, żeby już nie było widać jakby na tych balkonach tego zawartości tego, co tam mieszkańcy no, będą pewnie magazynować. Najważniejszy motyw tego projektu. Te balkony zostają przeciągnięte w jedną stronę. W pewnym sensie przypadek, ale zauważony przeze mnie i nagle robi projekt idzie jakby w tym kierunku. Dają charakterystyczną sylwetę budynku. On jest do tego uprawniony, bo jest narożnikiem kwartału, ale popatrzcie tutaj, ale też dają jeszcze kapitalną rzecz, a mianowicie ta wschodnia elewacja, która już tutaj widzicie jest w cieniu, te balkony zaczynają łapać światło o godzinę dłużej, także mieszkańcy tam wychodzą na fajeczkę, na kawkę i łapią słońce na zewnątrz. Coś fantastycznego, to jest przedłużenie ich małych mieszkań. Widzicie na tym zdjęciu, jak to wygląda. To jest akurat koleżanka z biura, wyszła na chwilę, a no często ktoś wychodzi na telefon, to sobie tam właśnie idzie na te balkony, tam bo akurat mamy biuro, teraz nie powiedziałem, ale to tutaj też jest nasze biuro. I moi drodzy, widzicie jak gdyby teraz tą charakterystyczną sylwetę budynku, jak te balkony powychodziły, jak gdyby to nie jest tak jak mówię, tylko formalny, ale bardzo funkcjonalny zabieg. Ale popatrzcie na to, co się dzieje na dole, o tym nie powiedziałem. To jest cokół, z którego też jakby zaczerpnęliśmy tutaj od sąsiada. Charakterystyczny motyw dla tych budynków tam, dla tych budynków okolicznych, te wysokie partery. Na parterze nikt nie chce mieszkać, absolutnie, tam się mieszkania nie sprzedają. Zgody na usługę nie było, zresztą sami byśmy jej nie chcieli, bo tam są same praktycznie pustostany w usługach, taka dzielnica, mamy tylko Żabkę i jeden tani sklep, żadnych knajp na razie poza jednym Strzelcem, tam gdzie jemy obiady, nie ma, bo nie ma na to zapotrzebowania, bo to padło. Dlatego robimy tam pomniejszony parking, przekonujemy miasto, żeby nie robić wielkiego parkingu, bo to jest budynek dla ludzi, którzy chcą w mieście żyć, żeby nie jeździć samochodem, tylko chodzić pieszo, jeździć na rowerze, korzystać z komunikacji publicznej. Tak się dzieje. Ten parking zazwyczaj nawet stoi pusty. I popatrzcie, co się dzieje z tym cokołem. On staje się dalej ogrodzeniem, dlatego że nasz budynek, o tutaj,
graniczy z wolnostojącą willą, która jest normalnie otoczona płotem. Ewenement w skali miejskiej. Dlatego to w tym naszym unikato to też jakby to, ten cokół staje się płotem i widzicie, że do unikato wchodzi się przez ogródek. Nie z ulicy, tylko wchodzimy do ogródka naszego i dopiero jakby od tyłu wchodzimy do budynku. I co ciekawe, moi drodzy, budynek się robi bardzo dynamiczny. Robi się bardzo dynamiczny, kiedy jesteśmy blisko. Tam wiele osób jakby, kiedy przychodzi pod tymi balkonami nadwieszonymi, robi tam różnego rodzaju zdjęcia, jak tutaj spojrzycie, to jest akurat furtka wejściowa, to takich zdjęć, jak wpiszę tam z hashtagiem unikato, czy tam wpiszecie, to tego zobaczycie bardzo dużo. Ale ja tylko jedną rzecz może poprawię. Troszeczkę, dobra. Ale moi drodzy, to są właśnie, to jest właśnie klimat tego budynku od dołu, ale co ciekawe, on z bliska jest dynamiczny i fajnie działa. Tu sobie skrzyżowania, z tego skrzyżowania kiedy się ogląda, ale kiedy się oddalamy od tego budynku, on w zasadzie staje się takim spokojnym obiektem. On w zasadzie tylko uzupełnia tkankę miejską i tyle. I taka jest jego rola. Spójrzcie jakby na to zdjęcie z lotu ptaka. Tak jest to nasze unikato. Po prostu tyle i nic więcej. Dopiero kiedy się podchodzi bliżej, jak gdyby ten efekt balkonów jak gdyby wprowadza jakąś tam fajną, nie wiem, grę, brył, no i powoduje, że ludzi wciąga do zabawy, dyskutują o nim, to jest fajne. Jednym się podoba, drugim nie, ale nie są jak gdyby obojętni. Moi drodzy, to tak jak wam pokazuję, ostatnie piętro to nasze biuro. Kasia sobie tutaj robi przerwę na balkonie, a ja sobie zrobię już po tym ostatnim budynku, który teraz pokażę. Absolutna premiera, Beldom. Absolutna premiera, budynek Beldom w Katowicach również, w bardzo trudnej dzielnicy. W bardzo trudnej dzielnicy, dzieje się w podobnym czasie jak unikato. To jest dom, jedna z najstarszych dzielnic w Katowicach. W ciekawe położenie, bo jakby to jest granica miast, Katowic i Chorzowa. I a propos tej granicy miast, to spójrzcie na sytuację. O, przepraszam. Mój komputer też już chyba trochę szwankuje albo coś z siecią. Dobra. Tu się mieści nasz budynek. To jest dąb. Bardzo zróżnicowana architektonicznie dzielnica. Bardzo. Ona jest bardzo zróżnicowana, przez to też piękna. A tu jest Park Chorzowski, ale obok jest stadion GKS-u. No, ludzie, którzy jakby interesują się piłką albo nawet się nie interesują, to wiedzą jak gdyby co taki stadion generuje, jakie problemy może wygenerować. W każdym bądź razie mamy zbudować tu obiekt mieszkalny. Czekajcie, ja chyba zgaszę jedną lampkę. Przepraszam, wykład się nie kończy, tylko troszkę przygaszę światło. Dobra, mam nadzieję, że to oświetlenie teraz będzie spokojniejsze. No nie jest, bo ta lampa mi tak daje po oczach, że jestem cały biały. Słuchajcie, sekundkę. Dobra, już wolę być taki trochę ciemniejszy niż taki przepalony. W każdym bądź razie historia Beldom. Bardzo trudne miejsce i deweloper, który przychodzi do nas początkowo, chce taki zupełnie tani budynek. Tani budynek, który gdzieś powstanie w tym miejscu. Popatrzcie, tak wygląda kontekst. Tak wygląda kontekst Beldom, w którym teraz stoi. Czekajcie, czy wszystko jest ok, bo nie mam pewności. Chyba tak, dobra, jest ok. Muszę się upewnić. W każdym bądź razie kilka zdjęć takich charakterystycznych. Zróżnicowana zabudowa, bardzo różna. Wszędzie płoty różnego rodzaju, tak jakby taki klimat tego miejsca, różne budynki. Kolega fotograf, który tam ze mną przyjechał, jak ja mu pokazałem ten budynek, to mu powiedziałem tak, popatrz Julek, nawiązać, ale do czego jakby? Do czego tutaj nawiązać? To takie zasadnicze pytanie. Mu się to spodobało, jak gdyby to jest taka początek opowieści jakby o tym budynku. Popatrzcie teraz,
To już jest zdjęcie z budowy i popatrzcie na zabudowę, która tu jest. Tu jest jakaś cegła, tu jest ten szary dąb, tu są budynki w jakimś takim bardzo intensywnym kolorze, też przedwojenne. Mieliśmy problem jak gdyby i co było wyzwaniem jakby w tym projekcie? Były dwa wyzwania. Jedna rzecz to jest ten kontekst architektoniczny, a druga to ten kontekst społeczny. Ściągnięcie ludzi do tej dzielnicy, żeby tam chcieli zamieszkać, było trudne, ale ściągnięcie jakby takim projektem, który zrobiliśmy, było dużo trudniejsze, bo pojawił się taki pomysł, o którym wam za chwilę opowiem, żeby zrobić właśnie taki miks społeczny w tym budynku, żeby to nie był taki budynek jednorodny, tylko żeby tam przemieszać różne warstwy jakby społeczne, ludzi o różnej zamożności portfela, bo tylko tak miasto się może rozwijać. I to jest jakby ta druga warstwa tego Beltom. Ale zaczynamy, słuchajcie, projektowanie. A propos tego, do czego tu nawiązać? To, o czym wam powiedziałem, tutaj jest stadion GKS. No miejsce takie, że naprawdę jak tam jest mecz, to człowiek nawet boi się tam samochodem jechać. To jest problem. Na szczęście w tej chwili ten stadion jest przenoszony. Jakby to miejsce się zupełnie zmieni. Ja wierzę w to, jestem przekonany, że za 4-5 lat to będzie jedna z najlepszych dzielnic w Katowicach, jak nie najlepsza. Ale to jest proces. I opowiadam o tym momencie, kiedy myśmy zaczynali i o tych wyzwaniach. Zaczyna się projektowanie. To jest ta nasza działka, tu jest Chorzów, park, a tu jest ten nasz zróżnicowany Beltom. Nawet zrobiliśmy taką analizę typów zabudowy. To łatwiej powiedzieć, czego tam nie ma, niż to, co tam jest. Domy wielorodzinne, różne domy jednorodzinne, z ogrodzeniami, parterowe, piętrowe. No po prostu wszystko. Do czego tu nawiązać? Druga rzecz. Widok na park, mega wartość. Popatrzcie teraz w tej pandemii, tak, kiedy ludzie są pozamykani, że takie okno na świat daje im no, coś fantastycznego, tak? Coś takiego, co wielu za tym tęskni. A tutaj jak gdyby jest taka możliwość, tylko trzeba to wygrać projektem. I poprzednie projekty deweloperów wyglądały tak, że układali tu budynki jeden koło drugiego w taki sposób, ażeby no, wycisnąć, jakby, jak to się mówi, najwięcej tego tłumu, tylko ludzie sobie wzajemnie patrzyli w oczy i to było słabe. Zamiast cieszyć się tym parkiem, stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić inaczej i trzeba jak gdyby te wszystkie budynki w pewnym sensie wziąć, poukładać, jak to się mówi, na kupę, żeby stworzyć taką jedną jednostkę, która ma widok na park. Jest jednostką warstwową, czyli idziemy w górę, popatrzcie, zaczynam. Na dole zrobiliśmy domy, nazywamy to takie domy z ogrodami, tak? Domy z ogrodami, które mają te własne ogródki, podobnie jak tutaj ta zabudowa okoliczna. Od ulicy tej, gdzie jest park, jakby w przyziemiu, w naturalny sposób jakby tworzymy bryłę, która przymyka trochę te ogrody, daje intymność tym mieszkańcom, a tu tworzymy usługę i wejście, tak? Kolejny krok, 3 piętra wyżej, robimy normalną, klasyczną mieszkaniówkę. Klatkowca, 3 piętra, takich normalnie, nazwijmy to względnie normalnych, tanich mieszkań. Piętro 1-3, już z fajnym widokiem. Budynek jest tak ukształtowany, tak połamany, że cały czas ma oddech, że tu nikt nie ma takiego mieszkania, żeby nie było światła i żeby nie było widoku. I ostatnia rzecz, najwyżej, z najlepszym widokiem, układamy tak zwane wille miejskie. Wille miejskie, które właśnie w tym unikato kiedyś się miały pojawić, a się nie pojawiły i w pewnym sensie przewędrowały tutaj, na dach tego budynku. Tu są już jakby te najdroższe, można powiedzieć, domy. To nie są mieszkania, to są domy o dużych powierzchniach. Oczywiście całość, podobnie jak na dole, zielenimy, żeby ten budynek praktycznie no, tą zielenią wręcz kipiał. Tak? Popatrzcie teraz, moi drodzy, na rzut parteru. Pierwszy poziom, widzicie jak gdyby tutaj takie przejścia, które prowadzą z jednej strony na drugą, tu mamy tą strefę wejścia do budynku, rozchodzimy się jakby po ogrodzie z jednej albo z drugiej strony. Tu każdy ma swój ogródek, zaraz o tym opowiem troszkę więcej, bo wiecie jak takie ogródki wyglądają przy szeregówkach, co mieszkańcy robią po różnych stronach, ale to o tym kilka słów za chwilkę. Tu mamy jakby kolejny rzut, powtarzalny, 1-3, normalne mieszkania, 5 klatek schodowych. Wydaje mi się, że całkiem fajnie zaprojektowane. No i ostatnia kondygnacja to są wille, czasami jedno, czasami dwupoziomowe, które oczywiście mają bardzo fajną przestrzeń i bardzo fajne widoki.
I teraz, kiedy spojrzycie na ten przekrój, widzicie tą strukturę tego budynku. Oczywiście garaże podziemne, bo tu muszą być, tu się dojeżdża, jakby nie było z miasta. Tutaj mamy partery, te domy na parterze, ten trzykondygnacyjny budynek i te nasze wille na dachu położone na nim. I kiedy spojrzycie, jak są zaprojektowane te partery, te domy z ogrodami, to o czym Wam mówiłem. Ludzie właśnie teraz sobie stawiają jakby najczęściej przy takich szeregówkach jakieś dziwne płoty, które są gdzieś wyciągnięte do góry, grodzą się od sąsiadów. My postanowiliśmy to rozwiązać architekturą. Rozwiązać to w taki sposób, jak żeby już nie tworzyło się, tak to się mówi, takie dziadostwo, tylko żeby architektonicznie to jak gdyby wytworzyć, ale dając im fajne widoki, tą izolację od sąsiada. A przy okazji czerpiąc z tego, co tam jest w otoczeniu, bo jakby te ogrodzenia tam są takim standardem i trzeba też zrozumieć jakby miejsce, gdzie próbujemy ludzi na parter wpuścić w takim miejscu, gdzie strach okno otworzyć. Przynajmniej tak było, teraz to się pomału zmienia, już jest normalnie, ale takie no to 5 lat temu, tak, takie były początki. Macie kolejną warstwę. To jest ten budynek wielopiętrowy, nałożony. Każdy ma swój balkon i poruszone okna, tak żeby tego światła naprawdę można było tutaj czerpać bardzo, bardzo dużo. To mieszkania są bardzo jasne. I na końcu mamy wille miejskie, które no, faktycznie już mają taką przestrzeń do mieszkania, no, jakie mogą mieszkańcy pod miastem wręcz tylko pomarzyć. I teraz wracam jakby do tego kontekstu. Widzieliście tam tą warstwowość tego beldom. I dlaczego on taki jest? A dlatego właśnie, żeby się w ten kontekst wpisał. Mieliśmy bardzo dużo dyskusji w biurze. My jesteśmy minimalistami, ale tak jak powiedział fotograf w czasie sesji, wyobraź sobie tutaj budynek, który jest takim betonowym klocem, no to chyba już tylko bez okien. Właśnie ten budynek oderwany z kontekstu jest niezrozumiały, ale kiedy się go ogląda w kontekście, popatrzcie na to zdjęcie, widać, że on z jednej strony nawiązuje do tego dębu, z jednej strony jest w nim w kontraście, bo nie może nawiązywać do wszystkiego. I to był świadomy wybór. Zupełnie świadomie wybraliśmy brak nawiązania do tej cegiełki czy do tego żółtego tynku, bo to by było naiwne i dosłowne. Wybraliśmy pragmatyczne materiały, ale zarazem pokażę, skąd czerpaliśmy. Nie tylko z tej architektury, ale z tych budynków, które pozornie są w kontraście. Popatrzcie, zbliżamy się do budynku jakby od strony dębu. Tutaj jest jakby kontrast mocny, ale dwa kroki dalej pokazuje, że ten budynek jest absolutnie spójny z tym otoczeniem, tak? I na dole jakby jeżeli chodzi o tynki. Jeżeli spojrzycie tutaj, to te budynki, z którymi kontrastował mocno, widzicie, że one są zasmołowane w ścianach szczytowych i z tego bierzemy kolor jakby tego przyziemia, bo tam to jest naturalny materiał, jakby naturalne działanie jakby przy tych budynkach, tak? Popatrzcie na to, co Wam pokazałem przed chwilą. Te motywy, o których mówiłem na parterze, są kontynuacją tego, co tu jest w otoczeniu. Czerpiemy z tego otoczenia takie, jakie ono jest. Taka ciekawostka jak gdyby. Ten tynk, który tu jest tak specjalnie położony nierówno, tu trzeba było zamienić jakby, zamienić w atut pewien problem. No, boom budowlany, wykonawcy uciekają, zostali tacy, jak i zostali, teraz trzeba zrobić coś ich rękami. No i stwierdziliśmy, że jak oni to położą krzywo, to będzie zaleta, to nie będzie wada. Także ileś takich rzeczy. A propos, tak wygląda budynek od ulicy. I tutaj mamy wejście, tutaj będzie sklep, póki co jest na razie biuro. Sklep, który będzie służył mieszkańcom. No i moi drodzy, ta przestrzeń, która teraz jest tak ważna, ta przestrzeń, którą poukładanie tego budynku dało, tutaj widzicie jakby nie tylko te wille, ale każdy z mieszkańców w tym domu patrzy sobie zarówno na park, każdy ma swój balkon albo ogródek, czyli może teraz tą pandemię jakoś lepiej znosić, bo ma tą przestrzeń dla siebie, ale patrzy też w kierunku tego dębu, w różne strony i pokazuje zestawienie tego nowego, troszkę już eko, a tego, co tam jest i pokazuje, z czego ten budynek jest złożony. Dlatego on ma tak złożoną strukturę, bo jest w takim, a nie innym miejscu i dlatego tak został zaprojektowany. I podoba mi się zdanie kolegi, bo myśmy też w biurze mieli podzielone zdania na temat tego budynku. I kiedy żeśmy go projektowali, ja zawsze mówiłem tak, słuchajcie, my go nie możemy, tak jak ten fotograf, wyczyścić, doprowadzić do takiej jednej wielkiej spójności, bo on tam będzie bez sensu. Nie możemy go teraz czyścić, doprowadzać do jednego materiału, bo on tam będzie bez sensu. Jeżeli robimy różnorodny budynek, to trzymajmy się idei do końca i podkreślmy to. No i to, moi drodzy, żeśmy zrobili. Taka jest historia tego beldom. To jest ostatni projekt,
który Wam chciałem pokazać. Teraz już widzę, że muszę ustawić światło, bo wykład się przedłużył, ono się totalnie zmieniło, ja już mam białą twarz, że jest absolutnie bladoskórym. Także mam nadzieję, że ciągle mnie słyszycie, że to się rejestruje i teraz zapraszam do dyskusji, tak, i do pytań, a ja sobie w międzyczasie ustawię światło lepiej. Dzięki. Dobra, widzę, że Marta i Tomek, u nich się pogoda nie zmieniła, u mnie trochę tak, ja ustawiam inaczej światło, czekajcie, ale jestem cały czas z Wami. Okej, okay, super. My też chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za wykład, był bardzo inspirujący. I teraz oficjalnie przechodzimy do części pytań. Już spisaliśmy wszystkie pytania w naszym dokumencie i będziemy je po kolei zadawać panu Robertowi, więc jeszcze zapytamy. Tomek już jest. Cześć Tomek. Cześć, cześć Marta. Dobry, jestem. Cześć. Jesteśmy gotowi do zadawania pytań, tak? Tak jest, no to z Marta zaczynaj. Okej, okay. A pan Robert jest gotowy? Jestem gotowy, jak najbardziej. Absolutnie. No, pytanie, czy po czasie zdarzyło się, że budynki przestały pełnić jakieś z początku założone funkcje, na przykład poprzez sposób użytkowania, oprócz wspomnianych latarni w arce? Czy jakieś budynki zmieniły sposób użytkowania? To nam się jeszcze nie zdarzyło. Ale faktem jest, że staramy się tak projektować, ażeby maksymalnie zwiększać użytkowość tych budynków na przestrzeni lat. Czyli zasada skorupy takiej trwałej z wyrzuconą konstrukcją na zewnątrz i z bardzo podatnym na zmianę elastycznym wnętrzem. Jeżeli chodzi o, nie tylko jeżeli chodzi o ściany działowe, ale możliwość zmiany instalacji, systemów, które przecież na przestrzeni 5 lat to już będą totalnie nieużyteczne. Dom, w którym się znajdujemy, Arka, jest tak właśnie z taką filozofią zrobiony, czy ma bardzo trwałą skorupę, no bo wiecie, pejzaż jest, jeżeli się coś wpisuje w pejzaż, trzeba to zrobić mądrze i dobrze. Mam nadzieję, że to się tu udało, ale miałem też świadomość, że ta technologia, która to tak dramatycznie, że trwa tak fantastycznie, szybko się zmienia, no będzie jakby, nie wiem, za chwilkę już tutaj zastosowana, przestarzała. Dlatego dojście do kabli elektrycznych, do systemów jest niewiarygodnie łatwe, dlatego że to ocieplenie, cały ten patent, o którym powiedziałem na wykładzie, pozwala na modyfikację tej technologii. Także jeżeli coś takiego się zdarzy, to myślę, że jesteśmy na to gotowi. Dobra, to dziękujemy. I a propos Arki, dlaczego KWK tak rzadko korzysta z takich materiałów jak drewno? Brakuje mi tego właśnie w Arce, w której beton wydaje się obcy kontekstowo i materiałowo. Już tłumaczę. Domy górskie, a propos Arki i a propos drewna. Arka jest zrobiona z betonu z dwóch powodów. Szukałem materiału, który będzie materiałem absolutnie trwałym. Trwałym, czyli jeżeli raz już to zrobię, nie będę musiał jak gdyby już się bawić w jakąś konserwację, w naprawianie, w malowanie tego budynku. No i pierwsza myśl, no domy kamienne, tak, schroniska kamienne przecież stoją całe lata, nic się nie dzieje. Ale z kamienia budowanie jest już nieracjonalne i strasznie drogie, a po drugie technologicznie bardzo ograniczone. Po drugie z tej rzeki kamienia już nie można wyciągnąć sobie i zbudować podmurówki, bo to jest zakazane. Beton niejako stał się współczesnym kamieniem. Jeżeli ktoś, kto zadaje to pytanie, pojedzie sobie na przykład do Szwajcarii i zobaczy szwajcarskie współczesne domy, które stoją w normalnych wsiach, one są właśnie budowane z betonu i ten beton nie jest malowany, jest po prostu naturalnym materiałem. Tak to się robi. I budując Arkę, chciałem, żeby to był ekstremalnie trwały dom, żeby on służył następnym pokoleniom, jeżeli będą chciały z niego korzystać, mam nadzieję. Dlatego tą technologię w środku tak łatwo wymienić, ta skorupa jest tak trwała. Dlatego beton wydawał się mądrym rozwiązaniem z punktu widzenia też ochrony klimatu i tego, co się dzieje z klimatem. Robimy mądrze raz i koniec, nie wracamy do tematu, jeżeli ten dom jest zaplanowany na długie lata. Ale teraz a propos drewna. Zrobienie chociażby arki z drewna byłoby problematyczne, tak? Cały czas trzeba by ją konserwować, coś tam z nią robić, jak gdyby utrzymywać ją w jakimś tam stanie. Zresztą mieliśmy zderzenie z samochodem, to ja tak mówię trochę pół żartem, pół serio terenowym. Gdyby arka była drewniana, to przestałaby istnieć zupełnie i musiałbym ją budować na drugi raz, ale na takie rzeczy się nie poradzi. Ale budujemy też z drewna i mamy oczywiście chociażby dom typowy,
czy on za chwilę będzie rozwijany dalej, bo pracujemy nad kolejnym projektem. On założenie z domem drewnianym, bo on jest liczony dla jednej rodziny i koniec. Jeżeli to budujemy dla jednej rodziny, no to wtedy szukamy już takich materiałów, które nie muszą być mega trwałe, które nie muszą przeżywać wielu pokoleń, tylko muszą być adresowane, dedykowane na kilka lat i tyle. I drewno jest wtedy całkiem fajnym i mądrym materiałem, żeby coś takiego jakby tak wykorzystać. Ten ślad węglowy, jak się mówi, jest wtedy minimalny, czy tam wręcz ujemny. Oczywiście tak podchodzimy do tego tematu, ale nie schematycznie, tylko mądrze. To znaczy musisz się zastanowić na początku, co chcesz, jak długo chcesz, żeby to trwało, jak długo chcesz, żeby to działało i potem musisz technologię adekwatnie stosować jakby do projektu. Dlatego nie robimy czegoś takiego, że teraz tylko będziemy budować z drewna, bo to byłoby głupie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, ja wam powiem taki przykład, bo teraz niektórzy, wszyscy się już prześcigają w tych akcjach na rzecz klimatu, już nikt nie wie, kto ma rację, już tam niektórzy ogłaszają, że już tylko będą z drewna budować. Wy możecie tego nie pamiętać, ale kiedyś jak budowali stadion Herzoga de Meurona w Chinach, to stali zabrakło na świecie, jak ten stadion był budowany, no bo tyle tej stali pochłonął. Wyobraźcie sobie teraz, że wszyscy się na drewno przerzucają. To też byłoby jakieś szaleństwo, tak? No trzeba budować rozsądnie. Niedawno byłem na wykładzie profesora Eberle. Mówi dokładnie to samo. Musisz się na początku zastanowić, co robisz, na jaki czas to robisz. Oni swoje biuro postawili ze ściany jednowarstwowej, bardzo grubej, nieocieplanej. I ona jest praktycznie no, fantastyczna, tak jak stare budownictwo. Daje fajny klimat w środku, daje tą niską energetyczność, nie trzeba tam żadnej klimy, nie trzeba wentylacji. No, fantastyczny, mądry budynek. A to, że on nie jest z drewna, gdyby to zrobili z drewna, to byłoby jakimś nonsensem. Tak? Także technologie adekwatne do przeznaczenia. Super. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Projekty jakich biur zagranicznych polskich, które są w budowie na 2020-2021, uważa Pan za inspirujące dla siebie lub ciekawe w niedalekiej przyszłości dla architektury światowej? Budowy, które się teraz toczą, tak? Są w toku? Tak, lub są zaplanowane na 2020 lub 2021. To ja wam powiem tak, odpowiem w ten sposób na to pytanie. Ja coraz mniej oglądam, coraz mniej śledzę tego, co się dzieje na świecie, bardziej się koncentruję jakby na naszej pracy. I fantastyczne też jest to, że jestem otoczony młodymi ludźmi, którzy dużo oglądają i w pewnym sensie pokazują jakby te nowinki ze świata. Z czego to wynika? Tak jak powiedziałem w pewnych momentach, jak projektujemy, musisz się skupić na tym, co robisz, żeby nie zatracić własnego projektu. Bo jeżeli za dużo oglądasz, za dużo patrzysz, to potem w zasadzie nie wiadomo, w jaką stronę pójść, tracisz trochę pewność siebie i to jest bardzo, bardzo złe. Jak gdyby z jednej strony trzeba oglądać, żeby no, gdzieś tam nie zejść na jakieś manowce i to jakby daje młoda ekipa w biurze, ale z drugiej strony trzeba to też ograniczyć, żeby się absolutnie mocno poczuć w tym, co się samemu robi i w tym, do czego się dąży. I do tego stopnia nawet nie umiem powiedzieć, musiałbym się przygotować i przejrzeć jakby takie tematy, które w tej chwili się realizują, żeby wam odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, że czasami, kiedy nominujemy na przykład, czy w Polsce, czy jestem zapraszany do sędziowania konkursów zagranicznych, teraz niedawno sędziowałem najlepszą architekturę w Czechach, teraz zaprosił mnie do tego jeden z krajów skandynawskich, tylko zobaczymy, jak będzie dalej z pandemią. Zresztą ma być jury jednoosobowym, które będzie oceniało te obiekty. Ja się pierwszy do tego przygotowuję i prowadzimy też dużo dyskusji w biurze z koleżankami, z kolegami, którzy sami podsuwają mi rzeczy, te, które się dzieją i potem jest dyskusja, jakby oceniamy, czy to jest ciekawe, czy nie. Także w ten sposób chciałbym na to odpowiedzieć. Gdybym oczywiście miał dzień, gdybym pogadał z ekipą w biurze, no to odpowiedziałbym w taki sposób merytoryczny. A teraz odpowiem
bardziej właśnie, żeby pokazać mój sposób myślenia. Mój sposób myślenia i to jakby też będzie zapoczątkowało naszą książkę, gdzie ja często mówię i zawsze to powtarzam, kiedy jesteśmy na etapie projektu koncepcyjnego, nie oglądaj, nie patrz na to, co robią inni, bo to spowoduje, że nie zrobisz dobrego projektu. Skup się teraz tylko na tym, co robimy sami, tak? Co robimy my. Także w ten sposób może odpowiem. Ja sobie chyba zgarszę tą górną lampę. Już ta lampa już mnie tak przepala, że szok. Dobra. Super odpowiedź. Myślę, że też dobra lekcja dla studentów, którzy piszą teraz inżynierkę, tak jak ja, do zachęcenia do myślenia oryginalnego i kreatywnego, więc bardzo inspirujące. Dziękujemy. Kolejne pytanie dotyczy Śląska. No to wiadomo, że pochodzisz ze Śląska, tutaj się wychowałeś, tutaj też studiowałeś i masz teraz swoje biuro. I jak twoje korzenie, twoje pochodzenie wpływa na twój styl projektowy i też na twoje finalne projekty architektoniczne w studiu KWK Promys? Na pewno Śląsk, ale ja to chyba mam, ja to też jakoś mam chyba w genach, w krwi. Nauczył mnie pewnego pragmatyzmu. Pewnego pragmatyzmu, takiego zdroworozsądkowego myślenia, logicznego. I jakby to sobie cenię w czasie projektowania i współpracy jak gdyby z moimi kolegami, z którymi jestem najbliżej. Praktycznie są moi partnerzy już, gdzie siła logicznych argumentów jakby nade wszystko. Oczywiście ta logika w wydaniu KWK Promes czasami jest już, ona nie jest aż często aż tak do bólu pragmatyczna. Czasami potrafimy odlecieć i pofrunąć. I tu jak gdyby tym się różnimy od takiej typowej śląskiej szkoły architektury, że no potrafimy się wyrwać ze schematu. Ja z tego się bardzo cieszę, że w pewnym momencie musiałem się gdzieś tak, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to dobrze wytłumaczyć, żeby to właśnie ludzie w Gliwicach zrozumieli. Musiałem się troszkę, będąc dumnym z tej szkoły, bo uważam, że to jest najlepszy wydział w ogóle w Polsce, naprawdę najlepszy, to w pewnym sensie musiałem się od tego odciąć i polecieć dalej. Uwolnić się jak gdyby od tego myślenia i patrzeć po prostu szerzej. Często w Gliwicach się mówi, że forma jest nieważna, jakby wszystko wynika z funkcji. Teraz to jest duże uproszczenie, ale muszę o tym powiedzieć, że to nie do końca jest tak. Ta forma też jest cholernie ważna. Ale nie w sensie takim formalnym, żeby tworzyć jakieś rzeczy dziwne, czy jakieś takie szokujące, czy krzyczące. Tylko forma wpisuje się w jakiś kontekst, w którym no, potem już stanowi jakiś tam trwały element. Czy ona jest w większej, czy mniejszej skali, musi być gruntownie przemyślana. I moim zdaniem tego mi Gliwice takiego myślenia nie zaszczepiło, co jest wręcz oczywiste. Ja przez lata dopiero musiałem, jak gdyby, idąc jakby w tym kierunku, musiałem jak gdyby do tego dojrzeć, żeby o tym otwarcie mówić. Także wydaje mi się, że Śląsk mnie ukształtował, ale na szczęście wyrwałem się z jego ram. Dlatego KWK Promes jest biurem globalnym, który działa szeroko, bo to też widać po realizacjach, to nie są tylko polskie, ale też zagraniczne realizacje, ale pracującym lokalnie, tak? Czyli w tym sensie śląskim. Z tym, że ostatnią rzeczą, o którą pytają klienci, jest miejsce, gdzie jesteśmy. Po prostu, pierwszy się zwracają, dopiero potem jest drugie pytanie, gdzie mają przyjeźdź na spotkanie. Jak się dowiadują, że tam do Katowic, to okej, to jadą do Katowic. Okej, super, dzięki bardzo. Kolejne pytanie dotyczy procesu projektowego. To w czasie projektowania, no, jako architekt pewnie masz dużo informacji, czy to od klienta, jego oczekiwań, czy od historii tego miejsca, danego kontekstu, czy od funkcjonalności, jaką dany budynek ma mieć i jak znajdujesz jakby balans między tymi informacjami? To znaczy każdy nowy projekt, bo tu rozumiem, że to bardziej dotyczy to klientów prywatnych, ale nie tylko, bo projekty większe jak gdyby no, też mają, zbiera się pewien worek informacji na dany temat. Żeby zrobić dobry projekt, to musimy wiedzieć dużo. Tak jak widzieliście, mówiłem o tym kontekście historycznym. Czasami sięgamy już do przeszłości tak głęboko, że jej nie widać, a ona kiedyś była i też potrafi być inspirująca. Czyli chcę wiedzieć jak najwięcej. I kiedyś Marlena powiedziała fajną rzecz, jak przyszła z zajęć jeszcze, kiedy studiowała, byliśmy razem. I tam
Heniek Zubel rzucił, jeden z naszych bardzo dobrych architektów prowadzących, rzucił tematy na stół i ona sobie wzięła ostatnią mapkę. I to on się tak pyta, czemu ty się nie bijesz o tę mapkę? A ona mówi, że kurczę, każdy temat jest dobry. No. Liczba ograniczeń tylko cię inspiruje, powoduje, że to rozwiązanie jest ciekawsze. Także tak, jeżeli tych ograniczeń jest bardzo dużo, jeżeli czasami są nawet sprzeczne informacje, jeżeli kurczę, nagle masz problemy, wydaje się, nie do przezwyciężenia, to ten projekt zaczyna być inspirujący i w ogóle jakiś taki w ogóle intrygujący, może tak, intrygujący. I znalezienie rozwiązania, no chociażby ten ostatni projekt, Beldom, był takim tematem. Ilość jakby tych wszystkich składowych powodowała, że my do tego projektu gdzieś tam musieliśmy na każdym etapie trochę dojrzewać, tak? I zadawać sobie, a jako konceptualiści, no to potem idziemy mocno za ideą, tak? Idziemy za ideą, przestajemy w pewnym momencie tylko i wyłącznie no, tak estetyzować, tak? Że patrzymy nagle, to nam się podoba, to nam się nie podoba, to przestaniemy. Nie. Idziemy mocno za ideą, oczywiście patrząc cały czas na kontekst, w sensie jakby tej formy, dochodzimy do czegoś takiego, co czasami, no można powiedzieć, że jest nawet w sprzeczności jakby z naszym gustem, ale jeżeli jest logiczne, no to okej, no to takie musi być. Czasami w ten sposób udaje się dochodzić naprawdę do rzeczy nowych, innowacyjnych i mogę powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju sposób na projektowanie. Ten konceptualizm jest sposobem na projektowanie, od tego zacząłem wykład, że masz, kurczę, mocny koncept, podążaj za nim. Oderw się od swoich przyzwyczajeń formalnych, może dojdziesz do czegoś fajnego, co będzie nie tylko jednorazowym rozwiązaniem, ale może ci się uda stworzyć jakąś zasadę, za którą potem będą podążać inni. W zupełnie być może innych formach, ale właśnie tworzysz jakiś wzór jakby na architekturę. Nie? Living Garden, Auto Family House, czy atrialny, czy nawet bezpieczny w tym, co pokazałem. Nie chodzi o jego formę, tylko o zasady działania. Jeżeli chodzi o domy, czy jakieś takie projekty, kiedyś zrobiliśmy, nie dojechaliśmy z projektem Centrum Chopinowskiego na czas. 20 minut, żeśmy się spóźnili i okazało się, że 2 czy 3 lata później to samo zrobili Herzog de Meuron i Zumthor. Takie nasadki na starą część, coś, co teraz już jest bardzo popularne. Myśmy to zrobili, bo to było absolutnie, absolutnie racjonalne i wydawało nam się jedyną odpowiedzią jakby na zadany temat. Jeszcze do tego to nasze się bardzo ruszało, jeszcze było mobilne. No ale trudno, nie udało się zrealizować, ale było bardzo innowacyjne jak na tamten czas. To jest taki projekt, który jest zagrzebany w szufladzie. Także ja bardzo lubię różnego rodzaju ciekawe życzenia, wymagania i zawsze też ekipie powtarzam w biurze po wielu doświadczeniach, że słuchajcie, nie obrażajcie się na klientów, jak mówią dziwne rzeczy, wydaje wam się, że głupie, bo one mogą was absolutnie zainspirować i spowodować, że to nie będzie standardowy temat, tylko dojdziemy do czegoś naprawdę takiego, że będzie co opowiadać na wykładzie chociażby jak teraz. Nie? Okej, teraz ja przyjmuję paczkę na chwilkę. Następne pytanie jest, czy jest jakiś projekt, który marzyć się, by go wykonać? Na przykład stacja kosmiczna, może jakiś projekt na Marsie, ośrodki życia na Księżycu, stadion. Zapraszam. Jejku, powiem ci tak, że no jasne, no wiesz, tych projektów, które są do zrobienia jest wiele. Ale po Szczecinie, kiedy dostaliśmy nagrodę na WAF-ie w Berlinie za najlepszy budynek świata, zrozumieliśmy nie tylko ja, ale zrozumieliśmy jedną rzecz, że ważne chyba jest to, co robisz. To jest pierwsze, bo zawsze mi się marzyła lokalizacja jakaś fajna, żeby zlokalizować takie miejsce, żeby to wszyscy widzieli. Nie? A potem zrozumiałem, że jak robisz jakąś ciekawą, dobrą rzecz, no to miejsce wtedy staje się ciekawe dzięki tej architekturze. I tak trochę też, tak sobie myślę, wierzyliśmy w budowę tego Beldom, że on odmieni trochę to miejsce i spowoduje, że to będzie lepsza dzielnica właśnie dzięki architekturze. Takżeśmy takim dobrym duchem natchnęli inwestora, jakoś to poszło, jakoś to się sprzedaje, mimo że to naprawdę jest, czy było, no teraz już jest coraz lepiej miejsce, jakie jest. I ja podchodzę do tego tak, że dostajesz temat jakiś tam, musisz go zrobić najlepiej, jak umiesz. Te tematy na szczęście mamy takie, że z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy robić fajną architekturę i przy okazji jak gdyby z tego żyć.
że nie ma żadnego takiego projektu, który byśmy robili tylko dlatego, żeby przeżyć. Ja sobie to cenię najbardziej, że doszliśmy do takiego momentu, bo kiedyś naprawdę było ciężko, ale to mogę powiedzieć tym najambitniejszym młodym ludziom, bo to trzeba być naprawdę być niezłym frykiem, mieć dużo samozaparcia, żeby kiedy człowiek jest biedny, jest mu ciężko, nie bierze zleceń, które mu dają chleb, bo one są do dupy, czy będą do dupy. A ja nie umiałem takich rzeczy robić. Być może nawet, no po prostu nie umiałem, dlatego ich też nie brałem. I to zaskutkowało tym, co teraz mamy. I to jest jakby, ja się z tego cieszę, a czy marzy mi się. Na pewno są takie tematy, jak rok temu spaliła się katedra Notre Dame. No to był taki temat, że jak człowiek zasypiał, to o tym myślał. To było jakieś wyzwanie, to było niesamowite. A z racji tego, że ja mam duszę sportowca, jestem takim typem sportowca, lubię się ścigać, no to konkurs zawsze jest takim tematem, ale taki konkurs, taki niesamowity, konkurs na ideę, tak, na jakieś fajne pomysły, że w tym się chce wziąć udział. I takie rzeczy to okej. Takie rzeczy no, są jakimś wyzwaniem i marzeniem architekta, żeby je zrobić. Ale one po prostu się gdzieś tam pojawiają. Trzeba tylko odpowiednio reagować i mieć czas, środki i siły na to, żeby zawalczyć. Okej. Okay. Następne pytanie będzie następujące. Co składa się u Was na udany zespół projektowy, co sprawia, że Wam się dobrze pracuje? Tak jest. Okej. Ja powiem tak, że kilka osób w KWK, to mogę wymienić z nazwiska i z imienia, tak jak Michał Lisiński, czy Marcin Harnasz, czy Marek Gołąb, czy Dorota Żurek, która w tej chwili jest na macierzyńskim, ale razem żeśmy teraz jeszcze pracowali, robili konkurs. No to jest, słuchajcie, to jest poziom światowy. To jest absolutna elita, to są mega, mega goście i z nimi praca to jest sama przyjemność. I to oczywiście jakoś się uzupełniamy, tak? Bo to nie wiem, jak są jakieś takie, nie wiem, tematy mega techniczne, jakieś tam skomplikowane, no to wiadomo, że gadamy, kurczę, z taką, a nie inną osobą, jakoś się radzimy. Jeżeli są tematy czysto ideowe, to gadamy sobie też w jakimś teamie o tym. Ale te wszystkie osoby, które teraz wymieniłem, to się nie działo tak, że one po prostu są takie dobre, bo są. Tylko to są lata pracy, robienia konkursów, rzeczy takich ponadprogramowych, jakby ścigania się z tym światem cały czas, tak? Do tego się dochodzi, do takiego poziomu. Oczywiście trzeba mieć duże predyspozycje i talent, ale trzeba też dużo pracować. Marek, który do nas przyjechał z Niemiec, akurat też skończył dobrą szkołę. I widać, słuchajcie, to też muszę uczciwie powiedzieć, bo teraz nas słuchają pewnie, wielu studentów słucha, różnica pomiędzy sposobem kształcenia tam w Niemczech, gdzie kończył uczelnię, a u nas jest zasadnicza. Podstawowe rzeczy. Opowiada się o projektach, dyskutuje się o nich, broni się ich publicznie. Nie ma ocen takich, że ktoś tam wpisuje piątkę, ty nie wiesz dlaczego. Ty musisz uzasadnić ten projekt. Ty musisz publicznie występować przed całą ekipą i oni mogą ci zadawać pytania, mogą cię atakować, a ty musisz odpowiedzieć logicznie na to, wybronić się. U nas tego nie ma, słuchajcie, to są rzeczy podstawowe, które powodują, że potem ci ludzie, z którymi się pracuje, mówią albo mądrze, albo od czapy, tak? Po prostu, bo nie są tego po prostu nauczeni. Dlatego też prosiłem moją ekipę w KWK, bo kiedyś były takie czasy, że było nas tam trzech, czterech, to mogliśmy siedzieć, gadać, dyskutować o projektach, tak jak kiedyś ja pracowałem w Artist Studio u Tomka Studniarka i Gosi Pilinkiewicz, których bardzo pozdrawiam. Ja się tam bardzo dużo nauczyłem, ale też przez to, że tak, oni byli dobrzy, ale mieli tylko jednego pracownika, mnie. I myśmy gadali po godzinach o projektach, w ogóle układali mi w głowie. Ja teraz też nie mam, jak ekipa już jest więcej osób, czasu też na to, żeby z każdym popracować, jak gdyby te grupy się dzielą. I taki wykład jest szansą, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, których czasami ci w szkole nie poukładali. Bo to jest brutalna prawda, ale często tak jest, że no, ludzie wychodzą ze szkoły wręcz mają poprzestawiane pewne rzeczy nie w tym kierunku, jak mieć powinni. I takie wykłady też są szansą, żeby zrozumieć pewien proces myślowy. Dlatego też prosiłem ich bardzo,
wręcz to było, powiem tak, polecenie służbowe, że weźcie udział w tym wykładzie. Oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy. Weźcie udział, bo to są 2 godziny szansy na to, żebyście pewne rzeczy zrozumieli i żebyście też zrozumieli, dlaczego czasami nie bierzecie udziału w naszych dyskusjach. Dlaczego też czasami nie możecie powiedzieć czegoś merytorycznie, no po prostu nie jesteście do tego przygotowani. I to jest długi proces. To są konkursy, tak jak mówię, to jest kupę roboty, predyspozycje, ale generalnie team, to też jest, wydaje mi się, jakąś tajemnicą sukcesu KWK. Ja się nigdy nie zamykałem, nigdy nie było czegoś takiego, że siadłem sobie tam gdzieś w swoim gabineciku, coś naszkicowałem i dawałem to do rozrysowania. Zawsze uznawałem, że to jest głupie. Zawsze dążyłem do tego, żeby dyskutować nawet z ludźmi, którzy się na architekturze nie znają, a czasami ich uwagi są jeszcze cenniejsze od tych, którzy się znają, bo nie są spatrzeni żadnymi modami, tylko patrzą szczerze i prosto jak drut. Zadają czasami jakieś podstawowe pytania, które człowiekowi absolutnie coś otwierają w głowie. I zawsze starałem się wciągać ludzi do dyskusji i gadać. Oczywiście wiadomo, że no, jedni bardziej się do tego nadają, drudzy mniej, ale jeżeli się pracuje z ekipą mocniej, no to kurczę, to im się zaczynają pewne rzeczy bardziej i bardziej gdzieś tam otwierać, tak? No, wiadomo, że też no, nie cały team jest taki, że no, wszyscy zrobią, kurczę, gdzieś tam wspólnie koncepcję, nie? Czy taką super. Ale bardzo ważne też jest to, żeby na kolejnych etapach projektu, a to są bardzo ważne etapy techniczne też na przykład, rozumieć, co się robi i wyciągać ten projekt jeszcze wyżej. Bo zauważcie, ileś realizacji. Czasami są jakieś takie w miarę sensowne pomysły, ale potem tak zgrzmocone architekturą, że na to się patrzeć nie da. A ta sztuka odejmowania, niedodawania, czyszczenia projektu, doprowadzania go do perfekcji technicznej, to jest osobna dziedzina. I potrafimy na to poświęcać godziny, żeby naszym klientom dawać nie tylko fajne przestrzenie, ale wymyślone dobrze rzeczy technicznie. To wiadomo, że wiecie, nie ma ideału, tak? Że zawsze coś można poprawić, ale dążymy jakby do perfekcji i potem przekładamy to na wykonawstwo, bo przez lata też dorobiliśmy się fajnych ekip, z którymi pracujemy i z którymi się po prostu fajnie działa. Także ten team KWK to tak naprawdę to jest i ekipa w biurze. Ważne jest, bardzo jest ważna atmosfera. Wiadomo, że czasami jest nerwowo, ale przede wszystkim trzeba móc normalnie pogadać, musi być kurczę sympatycznie, kiedy jest zabawa, to jest zabawa, jak trzeba przysiąść, to się zapierdziela i tak jest. Ale ten team KWK się rozrasta też szerzej. To są fajni konstruktorzy, to są fajni branżyści, z którymi pracujemy, to są też fajni wykonawcy, z którymi, kurczę, się bardzo lubimy i to jest po prostu, nie wiem, jedna taka wielka rodzina. To jest tajemnica KWK. Ostatnie 2 pytania, bo już się troszeczkę ściemnia i będziemy się... Chcecie w czerni trochę. Tak, jest. Mamy już całe spektrum właśnie widoku z salonu. Moje pytanie będzie następujące. Znaczy, to nie jest moje, ale to przekazuję. W jednej z niedawnych Pana wypowiedzi dotyczących wpływu pandemii na projektowanie gesty i zabudowy mieszkaniowej wspomina Pan o położeniu nacisku na pomieszczenie wspólne integrujące mieszkańców. Jak Pan ocenia realne szanse wprowadzenia tego w życie przy decydującej roli inwestorów? Ale to poproszę jeszcze raz o pytanie, bo ja nie wiem, czy wynika z niego, że ja coś takiego powiedziałem, czy jak ja się odnoszę do czyjegoś pomysłu. Z tego, co tu jest napisane, to w niedawnych Pana wypowiedzi dotyczących wpływu na pandemię wspomina Pan o położeniu nacisku na pomieszczenie wspólne integrujące mieszkańców w budynkach zabudowy właśnie mieszkaniowej. Nie, to ja czegoś takiego, to musiałbym chyba być szalonym, żeby coś takiego powiedzieć. Ja powiedziałem, znaczy wiele wypowiedzi jakby na temat tej sytuacji, która ma miejsce, dawałem, ale raczej zastanawiając się nad tym, co możemy zrobić, żeby minimalizować potem skutki takich sytuacji, które będą się zdarzały coraz częściej. To nie jest tak, że mamy jedną pandemię, klimat się zmienia. I podejrzewam, że sytuacji ekstremalnych przed nami jeszcze sporo. I nie wiem, czy pamiętacie, sam zresztą brałem udział w takich dyskusjach, bo dosłownie 3 miesiące temu gadaliśmy o zagrożeniu klimatycznym.
i pojawiały się takie głosy, że no już trzeba tylko miasta dogęszczać, że jeszcze dogęszczać, jeszcze bardziej, że już mieszkanie poza miastem jest bez sensu, jest nieracjonalne, jest już złe dla klimatu, że domy to już jest w ogóle fuj. Już abstrahując od tego, że wyobraźcie sobie, no jesteśmy czasami w takich przestrzeniach, że można budować no tylko domy, tak? My nie mówimy o domach podmiejskich, ale mówimy o całym pejzażu. Także ja wtedy tak bardzo ostrożnie podchodziłem do tych takich czasami szczeniackich, takich naiwnych wypowiedzi, bo architektura to jest tak złożona dziedzina i ilość rzeczy, które jakby trzeba wziąć pod uwagę, jest strasznie wielka. I projektant nie jest nieomylny. I czasami życie go szkoli, tak jak teraz, i pokazuje, że stary, ty nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego do końca. Musisz jakby, wiesz, czasami z pokorą schylić łeb i jakby myśleć od początku o pewnych rzeczach, bo nie da się jednym sposobem jakby, czy jedną metodą rozwiązać wszystkich bolączek świata. Czasami to są zupełnie jakby rozbieżne kierunki, jeżeli chodzi o leczenie jakichś tam problemów, tak? Także zawsze mówię, jest jakiś zdrowy rozsądek, bez jakichś takich teorii, które są po prostu gdzieś tam, no właśnie już tak szczeniacko naiwne. I powiem tak, z jednej strony, a propos tej sytuacji, która teraz jest, ta rozrzedzona zabudowa no daje jakiś większy komfort też psychiczny ludziom. Tu nie chodzi tylko jakby świadomość czy możliwość zarażenia, ale o ten komfort psychiczny, że oddychamy tym takim czystym powietrzem, a z drugiej strony trzeba pomyśleć o miastach i o tych właśnie przestrzeniach wspólnych, tak, żeby w czasie pandemii no można było funkcjonować. I popatrzcie, ile się pluło na modernizm, że to złe, że ten modernizm to są takie przestrzenie nie do życia. No może na pewno w takich ciasnych uliczkach jest fajniejszy klimat, jest fajniej, ale już dla dzieciaków, które się bawią na podwórku, które wychodzą na zewnątrz, grają w piłkę, spędzają czas jakby na świeżym powietrzu, te przewietrzane przestrzenie między tymi tak zwanymi blokami są dużo lepsze niż te ciasne podwórka niedoświetlone, a teraz takie w pewnym sensie zadumione. Tak? Popatrzcie, co się stało we Włoszech. No niestety te przestrzenie często, oczywiście jest wiele różnych przyczyn, to nie można generalizować, ale to zagęszczenie przestrzeni w tym momencie nie jest fajne. I to, co w modernizmie często było tak opluwane i krytykowane, w takim momencie okazuje się, że to myślenie o zdrowym społeczeństwie i o tym, to te pokolenia, które przeżyły jakieś tam zarazy wcześniej, tak myślały, tworzenie takich przestrzeni, które naprawdę dają ten przewiew i przestrzeń, no nie jest głupie, tak? Także doceniajmy jakby to, co zrobili moderniści, bo w takich sytuacjach widzimy, że to się jednak przydaje i musimy myśleć dalej do przodu od rzeczy najmniejszych, takich wiecie, jak teraz klamki czy naciski, przyciski do wind. Teraz systemy głosowe i tak dalej, to są proste inżynierskie rozwiązania, które powodują, że możliwość zarażania się wtedy jest dużo mniejsza, a poprzez myślenie w ogóle o przestrzeniach, jak je tworzyć, jak fajnie spędzać czas razem, a osobno w takich momentach, parki, szerokość, rowerzyści, samochody, proporcje odpowiednie, tak, żeby ci ludzie mieli w takim momencie odpowiedni dystans, to jest totalnie wielkie zagadnienie, które czeka architektów, czy w zasadzie myślenie o tym już się zaczęło, po właśnie takim doświadczeniu. A tak jak mówię, będą kolejne. Marta, przepraszam, nie słyszę cię w ogóle teraz. Aha, tak. Teraz cię słyszę, jest okej, dobra. Tak? Tak, teraz się słyszę. Super. Ostatnie krótkie pytanie. Czy nie wkurza cię, że Arka została obiektem turystycznym, atrakcją turystyczną? Jejku, to bardziej może moją żonę wkurza, która się czasami denerwuje, jak tu przychodzą jacyś ludzie i oglądają i coś tam robią. Mnie bardziej wkurza, tylko już tak życiowo, że ja lubię takie ludzi, którzy jak gdyby no, tak mają wyczucie tak, jakieś. No i jak ktoś mnie tam, nie wiem, przychodzi, już puka do drzwi i chce mi jakiś materiał pokazać albo coś tam, no to już wiecie, to już jest takie naruszenie prywatności. I to już trochę męczę, ale czasami jak tu jestem sam, to chętnie z kimś zagadam, albo czasami zdarza się, że zaproszę na herbatę, no bo to też trochę samotnia taka jest i lubię se pogadać. A propos tego obiektu turystycznego, no, uważam tak, że
No, rolą też architekta jest uświadamiać ludzi, jak można, jak powinno się projektować, co można, powodować dyskusję o architekturze, wzrost świadomości. I w pewnym sensie z tą Arką trochę tak się stało. Może ludzie nie wchodzą na zewnątrz, ale nie do środka, ale oglądając ten dom z zewnątrz, zaczyna im dawać do myślenia, tak? Może ktoś się zastanowi, może gdzieś ktoś poczyta. Nie musi mu się podobać, tak? Ale może jakby z tą architekturą współczesną się zetknie, zacznie ją rozumieć, bo wydaje mi się, i to jest takie doświadczenie po wielu wykładach, wielu ludzi, którzy oglądało moje wykłady wcześniej, to tak im się to nie podobało, takie nie wiadomo co, a potem, kiedy już obejrzeli, i tu mówię właśnie o niearchitektach, no to mówią, kurczę, to jest logiczne, tak? No tak to musi być. Wielu naszych klientów w wyniku takich racjonalnych argumentów udało się przekonywać do jakichś rozwiązań, z których potem byli zadowoleni i szczęśliwi. I wychodzę z założenia, że może ten dom trochę taki jest. To tak jak Bolkoloft, gdzie Przemoc zamieszkał w kopalni, tak? Czy na kopalni. To też jakby było pokazanie pewnego sposobu na życie, że tak można, że to nie zawsze gdzieś tam tak schematycznie, tylko kurczę, można trochę inaczej i też fajnie. I w ten sposób jak gdyby można uratować wiele takich budynków, które by uległy zniszczeniu. Nie mówię tylko o mieszkaniu, ale to, co jest na świecie w ogóle oczywiste, tak? Wykorzystywaniu ich do różnych funkcji. Także taka też nasza rola architektów i trzeba się z tym godzić, a mnie to nawet czasami bawi. Super. No to było już ostatnie pytanie. No to oficjalnie chcieliśmy bardzo, 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 bardzo podziękować za wykład. Już dostajemy bardzo pozytywny feedback od widzów. I wszyscy mówią, że jesteś świetnym mówcą i świetnie opowiadasz historię z budowy o swoich projektach i no ja jestem bardzo zachwycona i też mam własne lekcje dla siebie jako studentki architektury. Mam nadzieję, że nie tylko studenci architektury i nie tylko architekci z tego wykładu dużo wyniosą, bo naprawdę był bardzo inspirujący. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu Interfaces, też w imieniu współorganizatorów i też chcieliśmy a propos im podziękować. Dziękujemy właśnie Bryle.pl, Architektura Murator, Gabinet Architektury, We're Nowhere, Galeria Sztuki w Brukseli. Dziękujemy Politechnice Śląskiej, Wydziałowi Architektury z Politechniki Śląskiej, Kurs Digital, Architektura i Biznes, że nas wsparli, współorganizowali to z nami i że no szybko razem z nami działali. I również też dziękujemy członkom Interfaces, którzy nas wspierali w grafice, Krzysztofowi Bytomskiemu i Michałowi Wachurze. Dzięki, że jesteście. I tak, super wykład. Ja jestem mega zainspirowana. Ja tylko powiem, Tomek, na zakończenie jedną rzecz. Tak długo, żeśmy ustawiali światło wczoraj, nie wiedziałem, że to się tak przeciągnie i potem nie umiałem się skupić, kiedy już opowiadałem o Beldom, dlatego ta opowieść była taka trochę hacząca, bo widziałem, że jestem przepalony, jestem jedną wielką żarówką na ekranie, ale co wam chcę powiedzieć na koniec, za niedługo, dosłownie już na dniach, wyjdzie Architektura Murator właśnie z tą publikacją i polecam teksty jakby na temat tego budynku. A piszą fajne osoby, pisze Filip Springer, pisze Oskar Gorbaczewski i przede wszystkim moja prowadząca Justyna Soszowska, która pewnie gdzieś tam jakoś, nie wiem jak mnie wspomina ze studiów, ale ja liczę na to, że rozpęta się jakaś dyskusja wokół takich rzeczy, które ten Beldom porusza. I do tego dążę, że to będzie kontrowersja. Nie, że tylko będą nas głaskać, tak? To nie o to chodzi. Ale chcę, żeby się rozpętała jakaś dyskusja, która być może zaskutkuje tym, że znajdziemy jakieś mądre rozwiązania, jak budować w takich przestrzeniach, które są w pewnym momencie takim trochę dzikim zachodem, jak tam zapraszać ludzi, tak? Bezpiecznie i mądrze. Także moi drodzy, wielkie dzięki, polecam ten artykuł. No i co? I w kontakcie, tak? Zdrówka wszystkim. Tak. Zdrowia przede wszystkim. No. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. Zdrowia wszystkim życzymy i po prostu oczywiście nasze archiwalne wykłady możecie oglądać i słuchać na Spotify'u, na YouTubie, na Facebooku.
Zapraszamy też do dyskusji na grupie na Facebooku, grupa Interfaces. Tam możemy się też dodać i dyskutować na temat architektury. I jeszcze raz dziękujemy Robertowi za zaproszenie do Arki, tak jak właśnie jesteśmy. Dalej u nas ciepło na balkonie, bo słońce jeszcze świeci. Taka nietypowa sytuacja. I dziękujemy jeszcze raz wszystkim naszym współorganizatorom za właśnie ten wykład. Dzięki. Słuchajcie, trzymajcie się. Cześć, miłego wieczoru wszystkim. Miłego wieczoru.